Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Włodarskiego Der Red oraz Brand 24. Dzień dobry, witam Was w 13 odcinku Przygód Przedsiębiorców. Tym razem moim gościem był Rafał Mazur. Jak niektórzy z Was pamiętają, w 10 odcinku podczas wywiadu z Mariuszem Gepertem mówiłem, że jest kilka takich branż, które w sposób szczególny mnie ciekawią lub bawią. Są to trenerzy rozwoju osobistego, doradcy finansowi oraz kilku innych. Dzisiaj będziemy rozmawiali z człowiekiem, który jest trenerem rozwoju osobistego, ale bardzo niestandardowym, ponieważ na wiele rzeczy patrzy z zupełnie innej perspektywy. Uprzedzam, że wywiad będzie bardzo mocny, szczery, bezpośredni oraz dla niektórych słuchanie tego, o czym rozmawialiśmy, może być w pewien sposób wręcz niewygodne. Jednakże to, co mogę Wam obiecać, że wywiad jest bardzo ciekawy i bardzo zachęcam Was do jego obejrzenia w całości. Jeżeli interesują Was jakieś konkretne treści, to proszę rozwińcie opis, który znajduje się pod filmem. Tam jest interaktywny spis treści, gdzie będziecie mogli bardzo precyzyjnie i bardzo szybko przenieść się akurat do tego fragmentu, który interesuje Was najbardziej. Jednocześnie przypominam o tym, że istnieje coś takiego jak na Facebooku, jak grupa Przygody Przedsiębiorców, gdzie możecie wysłać zapytanie. Jeżeli odpowiecie na pytania, które są tam zadane, to nie ma żadnego problemu, zapraszamy Was do grupy, w której dzielimy się tylko i wyłącznie wiedzą. Nie jest to tablica ogłoszeniowa, dzielimy się tam przydatnymi informacjami po to, żeby każdy z nas mógł lepiej funkcjonować w danej branży, bądź w danym biznesie, którym zajmuje się na co dzień. Zapraszam do oglądania. Cześć! Dzień dobry, Rafał. Witam. Dzisiaj masz podobno urodziny. Nawet na pewno, potwierdzam, tak. Czego Ci życzyć z ich okazji? Wiesz co? Spójność. Rozwiń. Bo tak naprawdę na tym polega cała ta gra w życie. Że jeżeli ktoś by mnie spytał dzisiaj, dlatego że to jest między innymi wyjątkowy moment, bo specjalnie między innymi to się dało, umówiliśmy się na wywiad w dniu, w którym mam 40 urodziny i zrobiłem sobie rachunek sumienia z ostatnich wielu lat tego, co się sprawdziło i tego, co się nie sprawdziło. I między innymi, wiesz, zacząłem się zastanawiać nad tym filozoficznym pytaniem, jaki jest sens życia. Prawda? I gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć, jaki jest sens życia, w jednym zdaniu, to bym powiedział, że sensem życia jest świadome tworzenie wymiernych wyników. Świadome tworzenie wymiernych wyników. A żeby tworzyć świadomie wymierne wyniki, trzeba robić to, co się powiedziało, że się zrobi. No. I tego sobie życzę. To życzymy Ci tego w takim razie wszyscy. Drodzy widzowie, Rafał Mazur, zrobię lekkie wprowadzenie, jest moim osobiście najlepszym, według mnie, trenerem rozwoju osobistego, jeżeli można to tak nazwać, bo wiem, że generalnie ta branża, powiedzmy, ma różne skojarzenia. Niemniej blog Rafała jest jedynym blogiem, który czytam odnośnie, z mojej perspektywy, podnoszenia osobistej skuteczności. Natomiast chciałbym oddać głos Rafałowi, bo to na nim się będziemy przede wszystkim dzisiaj skupiać. I czy mógłbyś nam z Twojej perspektywy powiedzieć tak naprawdę, kim jesteś i czym się zajmujesz? Więc Rafał Mazur, dzisiaj 40 lat, prowadzę blog, chociaż nie uważam siebie za żadnego blogera. To też jest podcast przy okazji, chociaż nie uważam się za podcastera czy youtubera. To jest po prostu narzędzie, którym się posługuję. Mam prośbę, tak. Bo to jest silniejsze ode mnie. Czy mógłbyś zacząć tak, jak zaczynasz swoje podcasty? Rafał Mazur, Zen Jaskini. Takim specyficznym tonem to mówisz. To tak doskonale brzmi. Chciałbym to usłyszeć na żywo. Okay. Proszę. Cześć, tu Rafał Mazur, Zen Jaskiniowca.pl. Doskonałe, dobra, dziękuję. Idąc dalej. Nie uważasz się za podcastera? Nie, znaczy to jest narzędzie, którym się posługuję. To nie jest jakaś moja tożsamość. Jakby ja się w tym momencie zajmuję zamienianiem owiec w wilki. Tak lubię o tym myśleć. Czyli zwiększam skuteczność ludzi. Dzisiaj głównie działów sprzedaży, bo zajmuję się szkoleniami. I to jest to, co robię.
specjalnie wziąłem tablet do ręki, ponieważ pytanie, które chcę Ci zadać, jest dość długie, a mianowicie w branży coachingowej dominuje bardzo pozytywna narracja, jeżeli chodzi o komunikację wobec osób czytających, która wręcz doczekała się swoich karykatur w postaci jesteś zwycięzcą i tak dalej. Skąd wziął się pomysł na stworzenie bloga, który z mojej perspektywy wręcz staje po drugiej stronie barykady? Jaka była droga, która doprowadziła Cię do tego projektu? Więc w 2011 roku założyłem blog, który miał być blogiem docelowym, takim biznesowym, się nazywał Marketing na Sterydach. I przy okazji marketingu na sterydach.pl, ten blog zresztą wciąż istnieje, ja tam już go nie prowadzę, ale on wciąż istnieje. I wpadłem na pomysł, że ponieważ zawsze interesował mnie rozwój osobisty, to będę takim królikiem doświadczalnym i założę drugi blog, na którym będę opisywał te ciekawe rzeczy, które przeczytałem i to, co na sobie przetestowałem. Więc jakby marketing na sterydach był tym głównym blogiem, natomiast poprosiłem tych ludzi, którzy robili mi stronę, żeby zrobili mi taki mały, dodatkowo dorzucili za jakieś tam drobne pieniądze, blog, który będzie taką notatką publiczną z tego, co robię. A potem jakby przewijając czas do przodu, okazuje się, że jakby te biznesy się zamieniły i teraz się zajmuję tym tak zwanym rozwojem osobistym czy zwiększaniem skuteczności, ale pomysł był taki, że mówiąc bardzo, bardzo delikatnie, byłem niedoskonałą osobą i miałem sam problemy ze skutecznością, z tym, co się nazywa autosabotażem czy samoutrudnianiem i tak dalej, i tak dalej. I ponieważ nawet w chwilach moich największych niepowodzeń, czy największych życiowych porażek, czy największych głupstw i głupot, które robiłem, jakby zawsze brałem odpowiedzialność za to, że to, za to, co zrobiłem, i zawsze brałem odpowiedzialność na siebie. To była to jedna z niewielu mądrych rzeczy, które wtedy robiłem, więc po prostu postanowiłem, że będę eksperymentował na sobie i będę opisywał to, co się sprawdza, to, co się nie sprawdza, i że ten blog będę autentycznie pisał dla siebie, po to, żebym nie musiał się zastanawiać, co ludzie chcą przeczytać, tylko żebym mógł opisywać naprawdę to, co zauważyłem na swojej drodze. I na początku nikt tego nie czytał i to było autentycznie tylko dla mnie i prawdopodobnie jedynym powodem, dla którego ten blog istnieje, to było to, że nie robiłem tego dla kogoś, bo dawno bym to rzucił, gdybym robił to dla kogoś, bo nikt tego nie czytał. A potem po jakimś czasie pojawił się jakiś komentarze, ktoś to polubił, ktoś zadał mi pytanie, ludzie zaczęli prosić mnie o pomoc, a poza tym w ramach marketingu na sterydach, gdy pracowałem z małymi, bo zawsze pracowałem z małymi przedsiębiorstwami, z właścicielami firm, to zauważyłem też jedną rzecz, która się złożyła jakby w całość, że mała firma jest na tyle, funkcjonuje na tyle dobrze, na ile dobrze funkcjonuje właściciel. Więc to, jak jest właściciel, przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie firmy. I nagle okazało się, że dużo więcej pracuje z głową właściciela niż samym modelem albo nad marketingiem, bo tam jest największa dźwignia. I któregoś razu jedna z pań, z którymi pracowałem, powiedziała: Panie Rafale, pan to powinien być tym takim coachem. Nie? I tak. Okay, nie za bardzo się tym nie interesowałem i potem wszedłem między innymi na YouTube i zobaczyłem największych guru, nie? I zobaczyłem, co oni mówią i wiedziałem, że większość z tego niekoniecznie się sprawdza, więc założyłem sobie, jak się okazuje, bardzo naiwnie, że no skoro ja tutaj mówię prawdę, przynajmniej to, co mi się wydaje, że jest prawdą, no to ja tu zaraz pozamiatam na rynku, nie? I tu się bardzo pomyliłem, bo się okazuje, że to się kiepsko sprzedaje, nie? Natomiast wyglądało to w ten sposób, że po prostu pisałem to dla siebie i z tego rozrosło się to w jakąś grupę, która czerpie z tego korzyść. A czy pod względem eksperymentów to w pewien sposób inspiracją był Tim Ferriss, który ma bardzo podobną ścieżkę, że on też jakby tworzy swoje materiały w oparciu o to, że pokazuje różnego rodzaju eksperymenty dotyczące zdrowia, treningów, snu, finansów i to wszystko gdzieś tam testował na sobie, potem to opisywał. To jest... Nie, Ferris nie. Ja do dzisiaj Ferrisa przeczytałem tylko lata temu 4 godziny tydzień pracy. Ja nie znam innych książek Ferrisa, nie znam go. Znaczy, słuchałem czasami jego podcastów, tak, jeżeli gość mnie interesował. Natomiast nie, on nie był inspiracją. Ja akurat tutaj to robiłem, że tak powiem, bardzo egoistycznie, autentycznie szukając czegoś dla siebie i opisując to. Także nie. Nie. Dlaczego to się było? Powiedziałeś, że ciężko sprzedaje.
to, co piszesz. Bo czy ja inaczej mam jakąś swoją na to teorię i swoją odpowiedź, natomiast jestem ciekaw, jak to wygląda z twojej perspektywy. A czy to wygląda, wiesz, w ten sposób, według mnie, że problem, który ja mam z tak zwaną branżą rozwoju osobistego, polega na tym, że ona stała się ogromnym biznesem i w biznesie trzeba się wyróżniać i dlatego bardzo często ludzie wymyślają coraz to nowe rzeczy, czy coraz to nowe techniki i większość osób, która zajmuje się tak zwanym rozwojem osobistym, zaczyna po jakimś czasie traktować rozwój osobisty jako rozpraszacz, który jest wygodną wymówką do tego, by się nie zacząć zajmować tym, co tak naprawdę powinni zrobić. Czyli ci ludzie wpadają w pętlę rozwoju osobistego. Mówisz o jakby kupujących. Tak. Mhm. Mówię o ludziach, którzy z tego korzystają. Mhm. I coraz bardziej koncentrują się na tym, czego jeszcze nie umieją, na tym, jacy jeszcze nie są i na tym, czego jeszcze nie czują. Zamiast zrobić to, co jest do zrobienia. I rozwój osobisty nie zawsze musi się wiązać z osiągnięciem wyników. Za to osiągnięcie wyników zawsze wiąże się z rozwojem osobistym. Czyli model jest odwrócony w pewnym momencie. Doszliśmy do sytuacji, w której wahadło przeleciało na drugą stronę. Mhm. To znaczy ludzie stracili według mnie sens tego, czym ten rozwój powinien być. Ten rozwój powinien służyć osiągnięciu własnych celów, a nie powinien być celem samym w sobie. I dlatego myślę, że to, co ja sobą oferuję, jest nie do końca seksowne. No bo twoje treści są trudne, one są wymagające, one przerzucają jakby odpowiedzialność nie z pozytywnego myślenia, takiego życzeniowego, tylko na faktyczne działanie. I to wydaje mi się, że to jest akurat moja teoria, że dlatego to może być ciężko przyswajalne dla ludzi, bo po pierwsze pokazujesz przykłady osób, które stosują to realnie i są prawdziwymi wręcz bestiami w tym, co robią, a z drugiej strony potem to rozkładasz na elementy pierwsze i pokazujesz, jak to zrobić krok po kroku, natomiast no, to się sprowadza do konkretnych działań, a nie do tego, żeby po prostu myśleć pozytywnie. A czy wiesz, ja wychodziłem z założenia, jak się okazuje, po części błędnego, dlatego że jakby to, że ja nie jestem jakoś powszechnie znany, nie jestem guru, jest mój cel, jest między innymi powodem tego jest to ta filozofia, którą sobą reprezentuję, ale inna sprawa też polega na tym, że ci ludzie, którzy mnie znają, są jakby dosyć wiernymi słuchaczami, czytelnikami i tak dalej, więc jakby ja grono mam takich mam Spartan swoich, prawda, dosyć elitarne grono. Więc wiesz to... Jestem jednym z nich, to możesz być pewien. To bardzo mi przyjemnie z tego powodu. Więc wiesz, no, świat bez wymówek jest światem o tyle ekscytującym, ile strasznym, nie? I tak naprawdę dzisiaj w ramach tego podsumowania tych moich 40 lat i tego, co się sprawdziło i czego się nie sprawdziło, to jest jeden z elementów, o których chciałbym też sobie z tobą porozmawiać, a właśnie tego, że na przeszkodzie tak naprawdę stoją wymówki. I w momencie, w którym ktoś dostaje narzędzie, które faktycznie działa, albo jeżeli ktoś się dowiaduje, że generalnie może mieć to, co chce, a na przeszkodzie stoi jedynie to, że nie robi tego, co trzeba zrobić, to jest o tyle ekscytujące, co przerażające. I wtedy w momencie, w którym ten ktoś ma postawę mentalną, i to będzie najważniejszy element tego dzisiejszego wywiadu, który będę chciał przemycić i wbić ludziom do głowy młotem, kwestia postawy mentalnej, to postawy mentalne są możliwe tylko dwie. Tylko dwie. To jest czarno-biały model i to jest skoparta kontrast. Są tylko dwie. Albo robisz wyniki, albo robisz wymówki. I nie ma innej możliwości. Tak to po prostu wygląda. I oczywiście wygodnie jest robić wymówki. I dlatego między innymi ta branża się kręci cudownie, bo jest ciągle coś nowego, ciągle jakiś nowy błyszczący obiekt, ciągle nowa technika i można w nieskończoność odkładać to, co jest do zrobienia. I kręcić się w spirali rozwoju osobistego, zamiast przesuwać się po linii prostej w kierunku tego,
co chce się osiągnąć. To jest jeden element, a drugi jeszcze, udzielając jeszcze więcej odpowiedzi, to wiesz, to tak jak zanim weszliśmy, to rozmawialiśmy o tym, że między innymi przez to, że ja to robiłem dla siebie, to ja miałem kompletnie w dupie cały branding. Miałem kompletnie w dupie mój wizerunek. Do dzisiaj na YouTubie są stare filmy moje czarno-białe, fatalne zresztą swoją drogą, które mówiono mi, że powinienem zdjąć, a ja specjalnie ich nie zdejmuję po to, żeby ludzie między innymi zobaczyli, jaki zrobiłem postęp przez ten czas. Jaką drogę przeszedłeś. Tak, znaczy, bo ona faktycznie z punktu widzenia brandingu ja powinienem je zdjąć, natomiast ich nie zdejmuję, dlatego że dla mnie ważniejsze jest to, żeby być autentycznym, niż to, żeby być kolejną wydmuszką, która ładnie mówi, a niekoniecznie idą za tym efekty dla tych, którzy słuchają. Ty powiedziesz, że te materiały są też świadectwem twojej zmiany, tego, że to, o czym mówisz, to realnie wdrażasz w swoje życie. To jest jakby przedłużenie całej koncepcji zdania skiniowca, prawda? Gdzie to po prostu dosłownie można zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś i jak to wygląda dzisiaj. Ja jestem dosyć otwarty, jeżeli chodzi o mówienie o tym, jak kiedyś wyglądało moje życie, a jak ono wygląda dzisiaj. Jakie były największe błędy podczas rozwijania bloga oraz z perspektywy czasu i twojego doświadczenia, jakie są najlepsze praktyki, żeby rozwijać swojego bloga? Pierwsze powiem o praktykach, bo jakby od razu wiem, że niegłupim pomysłem jest mieć coś do powiedzenia, nie? Co chyba dzisiaj niekoniecznie się sprawdza i fajnie, jeżeli się robi coś, co daje wartość innym ludziom, a nie służy tylko autopromocji, tak mi się wydaje. Natomiast jakie były największe błędy? Znaczy, wiesz, tak jak mówiłem na początku, ja nie postrzegałem siebie jako blogera. Ja nie mam ustalonej ilości blogowania. Jak mam coś do powiedzenia, to piszę albo mówię, a jak nie mam, to nie piszę i nie mówię. A prawdopodobnie właśnie mogłem bardziej zwrócić uwagę na mój wizerunek, na to. Ale z drugiej strony... Powiedziałeś, że się tym nie przejmowałeś. Nie wiem, jakie popełniłem błędy. Nie jestem w stanie. A jakieś może techniczne na przykład? Takie, wiesz, detale związane z dźwiękiem czy z obrazem. Takie drobnostki. Na pewno mogło to wyglądać w trochę bardziej profesjonalny sposób i bardziej mogłem się przyłożyć pod względem technicznym, jeżeli chodzi o flaki, pod pozycjonowanie, czy już takie kwestie jak tam w WordPressie wpisywanie odpowiednich fraz, które by to mogło pozycjonować, a ja jakby całkowicie, totalnie to olałem i po prostu kończyłem pisać, wciskałem publiku i koniec, jakby nic więcej mnie nie interesowało. Ale z drugiej strony też między innymi robiłem, jak najbardziej trzymałem się tego, co lubię robić, a jak najmniej tego, co nie lubię robić, po to, żeby między innymi przebrnąć przez ten okres, kiedy tak naprawdę absolutnie nikt tego nie pisał i dosłownie pisałem to sam do siebie. Więc tak naprawdę chodziło mi też o to, żeby nie tworzyć jakichś sztucznych przeszkód, gdzie nagle napisanie czegoś stawałoby się jakimś... wyzwaniem. Tak. Znaczy, do czego doprowadziłem, bo większość bloga... stanowi długa forma i czasami napisanie, zebranie materiałów, zrobienie notatek, spisanie tego zajmuje mi czasami 2 dni. Ale przynajmniej ten temat jest tak wyczerpany, że ja naprawdę czytając to, dochodząc do końca, ja mam to uczucie, że nie, kurczę, jak było długo, jak długo to trwało, tylko już koniec? Kurczę, tak, no masz mega specyficzny styl, to wynika jakby ze świadomej decyzji, że tworzysz tak długie artykuły? Czy to jest po prostu wychodzi przypadkiem, jest to loteria, w zależności od tego, ile materiałów zbierzesz, jak to jest? Pytam dlatego, bo czasami słyszę takie głosy i to w przypadku i wideo, i tekstu, że ludzie chcą jak najkrótszą formę i to właśnie w kontekście czy podcastu, wideo, tekstu. Ja się osobiście z tym nie zgadzam. Uważam, że jeżeli ktoś ma coś, powiedzmy, sensownego do powiedzenia, to ta forma powinna trwać tyle, ile ten ktoś chce po prostu mówić bądź pisać. Czy wiesz, to, że ta forma stawała się coraz dłuższa, to była po prostu zasada małych zwycięstw i coraz wyższych kompetencji. Ja po prostu czułem się coraz pewniej i pisałem coraz więcej. A im więcej wiedziałem, to jest to, co zdaje się Bill Gates ma tą koncepcję seksu pomysłów, prawda? Że masz kilka pomysłów i one potem w głowie uprawiają seks i rodzą się nowe małe pomysły i to się zaczyna między sobą mieszać. I to w ten sposób wygląda, tak? I to, więc oczywiście im dalej szedłem, tym generalnie te posty były dłuższe, bo ta moja, powiedzmy, mapa była szersza i mogłem się porozstrzeliwać po tej mapie. Więc tak to wyglądało. Natomiast
to, co jest dla mnie ważne i to, co było dla mnie ważne. I wiesz, moja ukochana piosenka, zresztą, którą moja żona zadedykowała mi, wiesz, na weselu, to jest My Way Franka Sinatry, bo ja lubię, jak jest po mojemu, a nie lubię, jak nie jest po mojemu. Więc jeżeli akurat chciałem, żeby to było długie, to to było długie i miałem gdzieś, czy lepsza jest krótsza forma, czy długa. Mhm. Po prostu pisanie to jest coś, od czego zacząłem. Potem przeszedłem na podcasty, bo jest mi dużo łatwiej, dużo lepiej czuję się z audio niż z zajmowaniem się wideo. Dlatego robiłem wszystko, co mogłem, żeby pomóc jak największej ilości osób, jednocześnie przekazując te treści w takiej formie i w taki sposób, który jest jak najbardziej dla mnie prawdziwy. Czyli można by było przynajmniej początek uruchomienia bloga w kontekście dobrych praktyk, powiedzmy, podsumować takim zdaniem, że to, ja wiem, że to brzmi jak banał, ale rozmawiam z różnymi osobami, które rozważają założenie swojego bloga bądź kanału i od samego początku chcą być perfekcyjni. A z tego, co mówisz, to najlepiej jest po prostu zacząć i się trochę nie przejmować, powiedzmy, zbędną ilością elementów, bo z czasem to będziemy prawdopodobnie sami doprowadzać do tego i będziemy dążyć do tego, żeby dopracowywać poszczególne elementy. Tak, tak. Ja bym powiedział, że zasada małych kroków, zasada małych zwycięstw i taka, powiedzmy, brzydota w dzisiejszych czasach jest też atrakcyjna. Robienie czegoś, dużo ważniejsze jest to, żeby to było autentyczne i miało w sobie jakąś energię i ludzie docenią fakt, w mniejszej lub większej grupie, docenią fakt tego, że to jest coś, co im pomaga. My dzisiaj mamy tak wiele osób, które są absolutnym mistrzem budowania własnego wizerunku i pompowania siebie, albo pompowania innych bez dawania narzędzi, które działają, że mam wrażenie, że dzisiaj między innymi wracamy trochę do takiego właśnie spartańskiego podejścia i pod względem mentalnym, czy pod względem formy, że ludzie są już trochę zmęczeni tą barokowością, nie? I po prostu zaczynamy wracać do tego, co podstawowe. Takie mam wrażenie. Chcąc zamknąć temat bloga, zanim przejdziemy do kolejnych kwestii, to mnie bardzo ciekawi to, no bo jak ja czytam twój artykuł, to odnoszę takie wrażenie, tak to w mojej wyobraźni wygląda, że powiedzmy bierzesz jakąś osobę, która osiąga niewyobrażalne wyniki w swojej dziedzinie, typu Conor McGregor, Floyd Mayweather, bądź jeszcze wielu innych. I to w mojego to tak wygląda, że stoisz przy stole operacyjnym, otwierasz temu gościowi czaszkę i wyciągasz poszczególne elementy i je opisujesz. I teraz skąd bierzesz inspirację do tworzenia artykułów i w jaki sposób z tych informacji, które zdobędziesz, bo zakładam, że nie zawsze jest tak, że powiedzmy inspirując się jakimś wywiadem czy jakąś książką, nie zawsze jest tak, że są pewne rzeczy powiedziane wprost. W jaki sposób ty czytasz między wierszami, że jesteś w stanie określić, że na przykład dana osoba postępuje w ten sposób i dzięki temu osiąga takie wyniki? Znaczy to jest, wiesz, to jest, trochę wracamy do rad dotyczących prowadzenia bloga. Teraz sobie zdam sprawę, jak mi zadawałeś to pytanie, że jakby w momencie, im mniej się staram, tym lepiej wychodzi. Znaczy to jest tak, że ufam swojej podświadomości, że w momencie, w którym będę miał coś do powiedzenia, to po prostu będę miał coś do powiedzenia, dlatego moje wpisy się pojawiają nieregularnie. Dlatego, że ja po prostu muszę wiedzieć, mieć pewność, że utrzymuję odpowiednio wysoki standard tego, co piszę. I jakość tych materiałów jest dla mnie ważna, a nie częstotliwość ich pojawiania się. I dlatego w momencie, w którym na przykład bardzo często dochodzę do jakichś tam pomysłów podczas szczególnie aerobów, czy biegania, czy skakanki i tak dalej, czy chodzenia spacerów. Czasami idę na dłuższy spacer po to, żeby wpadł mi do głowy jakiś świeży pomysł, bo one rzadko przychodzą mi do głowy podczas siedzenia przed komputerem, czy robienia czegoś tam innego. Więc to jest na tej zasadzie, że po prostu pewne elementy zaczynają mi się zgrywać. Na przykład czytam coś nowego, czy dowiaduję się czegoś nowego i nagle pojawiają mi się na przykład nazwiska i mechanizmy, które jak mi się wydaje działają u tych ludzi. Poza tym w momencie, w którym czytam na przykład biografię, czy oglądam filmy dokumentalne, to interesują mnie mechanizmy, wzorce. Na przykład, wiesz, w momencie, w którym czytałem biografię Michaela Jordana,
to nie interesowało mnie tak bardzo jego dzieciństwo, w sensie takim psychoanalizy, albo że jego dziadek robił to, a jego matka robiła to i to, bo po prostu to nie jest coś, co ja mogę przełożyć na siebie, bo ja nie będę czarnym dzieckiem, prawda, wywodzącym się z getta, nie? Natomiast to, co mogę przełożyć, to mogę przełożyć jego sposób myślenia, czy jego sposób zachowania, jego sposób postępowania, czyli właśnie jego mentalność, jego postawę. I to jest to, co mnie interesuje najbardziej. Mnie interesuje to, co ja mogę przełożyć, więc nie interesuje mnie zrozumienie tylko kogoś w takim czysto psychoanalitycznym sensie, tylko interesuje mnie znalezienie wzorców i mechanizmów, które ja mogę przełożyć na swoje życie, a jak się okazuje, generalnie te mechanizmy są u tych ludzi sukcesu bardzo, bardzo podobne i ci ludzie są do pewnego stopnia wszyscy tacy sami, do pewnego stopnia praktycznie są wszyscy. Kim są twoi klienci? Czy możesz nam powiedzieć o jakichś kilku success stories swoich klientów, z czym przyszli, a z czym ostatecznie wyszli, bądź kiedy już kończyliście współpracę? Nie do końca wiem, jak ten model jeszcze wygląda, więc gdybyś mógł troszeczkę więcej o tym powiedzieć, to bardzo To proszę. też się zmienia. Kiedyś więcej pracowałem z ludźmi indywidualnie. I na ogół, jak się okazało, na ogół przychodzili do mnie ludzie, dla których byłem trochę takim lekarzem ostatniego kontaktu. W sensie takim, że oni chodzili na seminaria, czy do innych ludzi i tak dalej, albo tam im pomogli, albo im nie pomogli, i oni na końcu trafiali do mnie. Czyli ja byłem jakby taką ostatnią deską ratunku, i na początku miałem z tego bardzo dużo satysfakcji. Ale potem, teraz zaczynam przenosić się z klientów indywidualnych na klientów korporacyjnych, głównie na działy sprzedaży. I dosłownie teraz, w piątek, między innymi szkoliłem cały dział sprzedaży znanego lekarza, czyli dog planera tej firmy, bo tam po prostu jest największe przełożenie. Zmiana postawy, zmiana sposobu myślenia u osób, które sprzedają, przekłada się bardzo wymierny sposób na to, ile ta firma może zarobić. Więc to jest to. A poza tym, więc to byli ludzie przeróżni. Na ogół ludzie, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, przedsiębiorcy. Miałem prezesa bardzo dużej firmy, bo nie mogę powiedzieć, kim on jest, ale też go miałem. Prowadzę sportowców. Między innymi zawodniczka, którą prowadzę mentalnie, mówię mentalnie specjalnie, nie mówię, że prowadzę psychologicznie, bo ja nie jestem ani psychologiem, ani nie jestem psychiatrą, więc ja mogę ludzi prowadzić jedynie w sposób mentalny. Zdobyła srebro teraz na zawodach międzynarodowych i dosłownie w środę na Facebooku odezwał się do mnie chłopak, o którym nigdy nie słyszałem, z którym nie pracowałem indywidualnie. Okazuje się, że jest trzykrotnym mistrzem Polski w boksie i słucha podcastów moich i napisał mi, że pomogło mu to znacznie bardziej niż praca z psychologami, z którymi pracuję, przy okazji zdobywanie tych medali. Także jakby pomagam też ludziom, których nigdy na oczy nie widziałem. Satysfakcja ogromna. Tak, jestem bardzo próżny, więc to mnie bardzo cieszy. No. Okej, okay, a to czyli między innymi powiedziałeś o tej dziewczynie, która odniosła sukces sportowy, a taki powiedzmy normalny Kowalski, Nowak, oni stają się twoimi klientami bądź byli twoimi klientami? Tak, znaczy tak zwani normalni ludzie też i jakby to była większość ludzi, z którymi pracowałem. To byli ludzie, którym na początku, że tak powiem, metaforycznie pomagałem ludziom wstać z kolan. Miałem często ludzi, którzy jakby pozwolili na to, żeby życie rzuciło ich na kolana i mieli problem z tym, żeby wstać, i pomagałem im. Potem między innymi ci sami ludzie wracali już po to, żeby osiągać w swoich dziedzinach większe sukcesy, bo między innymi to, co jest dla mnie powodem do dumy, jednym z największych, to jest to, że w momencie, w którym ludzie zaczynają ze mną współpracę, zawsze potem utrzymują ze mną kontakt. Ludzie, którzy na przykład kupują moje programy, zawsze kupują inne programy. Praktycznie nie mam osób, które na przykład kupiły coś ode mnie raz, albo które tylko raz skorzystały na przykład
z moich usług. Ci ludzie potem już na ogół za mną idą i utrzymujemy też kontakt prywatnie i pomagam im jak mogę w momencie, w którym zadają pytania, nawet już potem, kiedy zakończyliśmy formalną współpracę. Więc tak, to była i wciąż jeszcze jest większość ludzi, tak zwanych normalnych ludzi, którzy chcą po prostu czegoś więcej od życia i potrzebują kogoś, kto wyciągnie do nich szorstką dłoń, tak? Znaczy w sensie takim, że po prostu nie chcą się już pieścić i potrzebują kogoś, kto wierzy w nich bardziej niż oni wierzą w siebie. Dobrze, skoro jesteśmy przy temacie Twoich klientów, to czy mógłbyś nam opowiedzieć o tym, jakie są największe z Twojej perspektywy różnice pomiędzy osobami, które odnoszą bardzo duże sukcesy, a po prostu nieudacznikami? Mówiąc bardzo dosadnie. Okej, okay, czyli to jest dochodzimy do sedna. To jest to, o czym mówiłem na początku. Czyli przede wszystkim, ja powiem pierwsze jeden element, a potem to rozwinę. Najważniejszym elementem jest kwestia mentalnej postawy. To jest absolutnie najważniejszy element. Czyli albo jest się człowiekiem, który robi wymówki, albo jest się człowiekiem, który robi wyniki. Czyli ci ludzie, którzy osiągnęli sukces, to nie są ludzie szczególnie utalentowani w większości przypadków. To nie są ludzie o nadzwyczajnych możliwościach czy umiejętnościach. To są po prostu ludzie, którzy w sposób świadomy albo nieświadomy podjęli decyzję, powtarzam, podjęli decyzję dotyczącą stworzenia siebie i wyników, na których im zależy. Czyli znowu wracam do tego, o czym powiedzieliśmy na samym początku, prawda? Że życie polega na świadomym tworzeniu wymiernych wyników. I to, co tych ludzi charakteryzuje, to jest to, że oni wykazują się absolutną, całkowitą i totalną nietolerancją dla wymówek. Przede wszystkim swoich, ale też innych ludzi. Czyli to są ludzie, którzy rozumieją, że na drodze do tego, czego chcą, stoi nie robienie. A przyczyną nie robienia jest wierzenie w te bzdury, które sami sobie mówimy, albo które mówią nam inni. Dlatego to nietolerancja, nie rozumiana jako nietolerancja rasowa, czy jako nietolerancja seksualna, jakakolwiek, tylko nietolerancja do tych wszystkich bzdur, które sobie sami wmawiamy, albo które wmawiają nam inni, jest jednym z podstawowych elementów. Drugi element, który wynika bezpośrednio z pierwszego, to jest to, że ci ludzie, my kojarzymy sukces generalnie jako kwestię dodawania. Na przykład patrzymy na ludzi, którzy odnieśli sukces i to jest więcej pieniędzy, lepsze samochody, więcej samochodów, więcej domów, więcej kobiet, więcej facetów, wszystko jedno. Prawda? Natomiast, byle więcej. Tak, tak. My myślimy o sukcesie jako o dodawaniu, co po części jest prawdą. Natomiast to, co ci ludzie robią, to jest to, że oni byli gotowi zrezygnować z pewnych rzeczy po to, żeby móc stworzyć to, czego chcą. My rozmawialiśmy między innymi z tobą o tym twoim challenge'u bez słodyczy. Teraz, co ty zrobiłeś, żeby osiągnąć wynik i żeby czuć dumę i tak dalej, to ty przede wszystkim zrezygnowałeś z czegoś. I to jest to, z czym ludzie mają największy problem. Ludzie nie chcą zrezygnować z wygody po to, żeby móc osiągnąć to, o co im chodzi. I to właśnie to rezygnowanie jest jakby kluczowe. Więc. Czyli do sukcesu się bardziej dąży przez odejmowanie. Dobrze rozumiem? Rezygnowanie z pewnych elementów. Na przykład, jeżeli ktoś chce odnieść sukces w biznesie, to wiadomo, że musi zrezygnować z pewnego rodzaju poczucia bezpieczeństwa. Czy tam iluzji bezpieczeństwa może raczej. Musi zrezygnować z pewnych elementów, na przykład z przesiadywania przed telewizorem i oglądania seriali na Netflixie. Albo zrezygnować na przykład z pewnych relacji z ludźmi, którzy ciągną w dół. Ludzie
nie są gotowi i nie chcą rezygnować z tego, do czego są przyzwyczajeni i z czym czują się wygodnie. To jest jeden z głównych problemów. Czyli jakby to tworzenie jest do pewnego stopnia oparte na niszczeniu czegoś, na niszczeniu starego wzorca, który był, a ludzie przywiązują się do starych wzorców i nie chcą tego zmieniać. Po prostu paradoks polega na tym, i to jest i śmieszne, i straszne, że większość ludzi nie chce zrezygnować z tego, co ma, chociaż to, co ma, wcale im się nie podoba, po to, żeby mieć to, czego naprawdę chcą. Nie? To jest zabawne. Czyli ludzie mają coś, nie są z tego zadowoleni, albo w ogóle im się to nie podoba, na przykład prowadzą życie, które im się kompletnie nie podoba, ale nie chcą z tego zrezygnować, bo chociaż to gówno już znają, po to, żeby móc się przesunąć w stronę tego, co mogliby mieć. I to ja nie wiem, czy ci ludzie sukcesu rozumieją to w sposób świadomy, czy oni tego nie rozumieją w sposób świadomy, ale ta gra toczy się o spójność. To jest według mnie spójność, już tłumaczę, na czym to polega. Ta spójność jest tak naprawdę według mnie tym, o co toczy się ta cała gra. I ta spójność jest tym, co daje to wszystko, co my kojarzymy z sukcesem, niezależnie od tego, jak ten ktoś sukces definiuje. Czyli bycie człowiekiem, który dotrzymuje danego sobie słowa, bycie człowiekiem, który tworzy, a nie reaguje, dlatego że w momencie, w którym mówimy o tym, że albo tworzysz wynik, albo tworzysz wymówki, to mówimy o tym, że albo kreujesz coś, albo reagujesz na to, co czujesz, na to, co na okoliczności. Mówią ci inni, czy albo się jest ofiarą okoliczności, albo się te okoliczności tworzy, lub się je przynajmniej współtworzy. Więc w momencie, w którym ten ktoś, ten człowiek sukcesu, to jest ten wzorzec wygląda prawie zawsze w ten sam sposób, że to są ludzie, którzy podjęli decyzję, że stworzą siebie i potem siebie stworzyli. I to są ludzie, którzy podjęli decyzję, że zrobią elementy, które są niezbędne do tego, żeby mieć to, co chcą, i to zrobili. Mhm. Czyli podjęli decyzję, że będę taki i taki, i stali się tym kimś, i zrobię to i to, i zrobili to. To jak to zrobić? Jaki powinien być ten malutki pierwszy krok osoby, która, tak jak wcześniej ująłeś, jest na kolanach, słucha tego materiału, prawdopodobnie trafi na Twojego bloga, który zresztą link jest w opisie. Jaki powinien być pierwszy krok? Pierwszym krokiem jest zacząć żyć w kontraście. Zrozumieć, że to, co robimy, jest zależne od nas. I że możesz w każdej chwili i każdego dnia przypominać sobie o tym, że Twoje życie jest dokładnie takie, jak je tolerujesz. Masz to, co tolerujesz. Przestać tolerować swoje wymówki, przestać ich słuchać i zacząć robić to, co jest do zrobienia. Przestać myśleć w kategorii marzeń, tylko zacząć myśleć w kategorii projektów. Pomyśleć o swoim życiu czy o sobie jako o projekcie. Usiąść na chwilę, zastanowić się nad tym, jakie są to, co ja nazywam andy, absolutnie niezbędne działania. Jakie działania trzeba podjąć codziennie? 5 zadań dziennie, tak? To jest między innymi to, co ja opisywałem w jednym z postów i na podcaście. O zasadzie małych zwycięstw. Jakie zadania codziennie mogę wykonać, a potem je wykonać? Przestać monitorować swoje myśli. Przestać monitorować swoje odczucia. W sensie nie koncentrować się na tym, co ja myślę, czy jak ja myślę. Nie koncentrować się na tym, co ja czuję, jak ja czuję, a zacząć koncentrować się na zachowaniu i na wynikach, które zachowania generują. Bo kiedy mówimy o rozwoju osobistym, to tak naprawdę na końcu tego rozwoju osobistego, każdy rozwój osobisty ma doprowadzić do zmiany naszego zachowania, bo to nasze zachowania tworzą wyniki. Więc wspólnym mianownikiem każdej metody zmiany jest to, że ten ktoś zmienia swoje zachowanie, bo zachowanie generuje wyniki. Więc zamiast tak bardzo koncentrować się na tym, jaki ja nie jestem, na przykład, że jestem za mało pewny siebie, trzeba zacząć koncentrować się na swoich zachowaniach. Trzeba po prostu zacząć koncentrować się na tym, na co mamy największy wpływ, bo my mamy wpływ na swoje zachowanie. I zrozumieć, że zaakceptować fakt,
że w tym momencie jest tak, jak jest, i zrobić to, co jest do zrobienia, zgodnie z tym projektem, który chce się zrealizować. Mówisz, bo ludzie mówią o pewności siebie, o poczuciu własnej wartości, czy samoocenie, obrazie siebie, o motywacji i tak dalej. I to jest wszystko super. Jeżeli ktoś to ma, to jest super. Ale jeżeli się tego nie ma, albo się uważa, że się tego nie ma, no to jest kolejna wymówka. Dlatego, że jeszcze raz wracam do tego, że gra toczy się o spójność. Nie chodzi o to, żeby mieć kosmiczną pewność siebie na samym początku. Pewność siebie jest wynikiem tego, jak się żyje, między innymi. Więc w momencie, w którym ktoś, nawet przy małym zadaniu, obieca sobie, czy powie sobie, że coś zrobi, a potem dotrzyma słowa, to jego poziom pewności siebie wzrasta i jego samopoczucie się poprawia. I poprawia się jego samoocena. I tak jak ty mówiłeś na przykład o tym challenge'u 66 dni bez słodyczy, to twoja pewność siebie potem wzrosła. Kosmicznie. I twoje poczucie wartości i twoje poczucie kompetencji potem wzrosło. Wzrosło, bo miałeś zwycięstwo. I pojawił się pewien głód do tego, żeby dołożyć kolejne elementy, bo oprócz tego, że został zrealizowany cukier, tak teraz jest eliminowany gluten. Już jest chyba tam, dzisiaj jest 30 dzień albo coś takiego i widzę, że pojawiło się uczucie, którego absolutnie się nie spodziewałem, a mianowicie, że skoro osiągnąłem dany wynik, to pytanie, co jeszcze mogę zrobić, nie? I gdzie, jakby, żeby się wspinać na każdy kolejny szczebel, na każdy kolejny poziom, ponieważ ten poziom satysfakcji proporcjonalnie rośnie do włożonej pracy i to jest naprawdę coś magicznego. No jakby właśnie pojawiła się spójność i ta spójność, i zwróć uwagę, że to, co się stało u ciebie, to ty nagle poczułeś władzę. Władzę rozumianą jako możliwość tworzenia wyniku. Władza, tak jak ja ją rozumiem, to jest szybkość, w jaką swoją intencję możesz zamienić w wymierny wynik. Podjąłeś decyzję i to zrobiłeś. I nagle twoje poczucie mocy wzrosło, prawda? Nagle się okazało, że ty potrafisz stworzyć to, czego chcesz. Zaczęło się czuć ze sobą lepiej, tak jak powiedziałeś, głód rośnie. I zacząłeś pobudzać ambicje. I to się zaczęło rozlewać na inne dziedziny życia. To prawda. Nagle miałeś inne punkty odniesienia. Ja, i to jest dokładnie to. I teraz ktoś by przyszedł do ciebie i powiedział mi: Adrian, jak ty to zrobiłeś? I prawdopodobnie byłbyś w stanie zapełnić całą salę ludźmi na seminariach o tym, jak wytrzymać 66 dni bez słodyczy, nie? I prawdopodobnie ludzie zapłaciliby duże pieniądze. Natomiast prawda jest taka, że po prostu, kurwa, podjąłeś decyzję i to zrobiłeś, nie? Do tego to się sprowadza. Zrobiłeś to do tego, że nie jadłeś słodyczy przez jeden dzień, 66 dni pod rząd. I tak, tyle, nie? Tak. Znaczy, i to jest tyle. Po prostu, jeżeli ktoś, czy możesz nie jeść słodyczy przez jeden dzień, tak mogę. No to jeżeli możesz nie jeść słodyczy przez jeden dzień, to możesz ich nie jeść przez całe życie. Bo nie możesz ich nie jeść ich przez całe życie, no bo całe życie składa się z dni. Więc po prostu ty powtarzałeś ten jeden dzień przez 66 dni. A potem stworzyłeś nowy nawyk, poczułeś się ze sobą silniej, poczułeś dumę. Nauczyłeś się między innymi zarządzać swoim stanem emocjonalnym w inny sposób niż jedząc słodycze i dlatego teraz już ich nie potrzebujesz, bo ty już jesteś teraz inną osobą. I po prostu to już jest... Ty zmieniłeś siebie przez to, że zmieniłeś swoje zachowanie. I nikogo w tym momencie nie interesuje, jaki był twój poziom motywacji, albo jaki był twój poziom pewności siebie, albo jaka była twoja samoocena. Liczy się tylko to, że kontrolowałeś swoje zachowanie. Usunąłeś to, co cię osłabiało, zrezygnowałeś z czegoś właśnie i w ten sposób odniosłeś sukces, bo zrezygnowałeś, nie? A powiedz mi, bo akurat ja z tym nie mam problemu, bo oprócz tego, że są te słodycze, jest gluten, jest jeszcze Book Challenge, zainspirowany tutaj Lechem Kaniukiem, wyznaczyłem sobie cel czytania 1000 książek, nie wiem ile lat mi to zajmie, ale no, chcę to i tak zrobić. Ja absolutnie nie zwracam uwagi na to, co mówi otoczenie. W tym ujęciu, że a praktycznie za każdym razem, kiedy podejmowałem jakąś ważniejszą decyzję w życiu, czy to zmiana samochodu, czy to uruchomienie vloga, czy powiedzmy jeszcze jakieś inne rzeczy, zawsze znajdowali się eksperci, którzy pomimo, że tego nigdy nie zrobili, to znali się na temacie, nie? To prawdopodobnie każdy z nas takie osoby zna i ja to w sobie w pewien sposób wypracowałem, że absolutnie nie przejmuję się opinią innych osób, niemniej słucham, jeżeli mają coś mądrego do powiedzenia. Jednakże też trafiłem na badania, które być może je w pewien sposób przekręcę, ale chodzi o oddanie sensu, które opisywały, że ludzie, którzy mają 21 albo 25 lat, są w takim samym stopniu uzależnieni od opinii innych osób na temat siebie, swojego życia, tego co robią, jak alkoholik od alkoholu. Mhm. I czy
Czy na podstawie Twojego doświadczenia jesteś w stanie na przykład stwierdzić, że właśnie tak naprawdę to nasze najbliższe otoczenie często nas trzyma w takim szachu, że nie możemy się z tego wyłamać? A jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić, żeby jednak przełamać ten impas? Nie ma wątpliwości, że środowisko na nas wpływa. Jakby dwa najważniejsze elementy to są geny i środowisko, prawda? Więc środowisko na nas wpływa. Ale znowu wracamy do postawy. I znowu wracamy do tego, o czym mówił Viktor Frankl, czyli o tym, że jest bodziec, jest reakcja. I teraz, jeżeli jest się w postawie ofiary, no to wtedy faktycznie to oznacza, że jeżeli ktoś coś mówi, czy ktoś coś robi, to musi automatycznie, jak u psa Pawłowa, wpłynąć na to, jak ja się czuję i co o sobie myślę. No, dlatego cały czas wracam do tego, o czym mówiliśmy przy okazji postawy. Natomiast w momencie, w którym ten ktoś spojrzy na siebie jako na osobę, która może kreować nie tylko swoje środowisko, bo to nie jest zawsze możliwe, ale może kreować to, jak na ile pozwala, że to środowisko będzie na niego czy na nią wpływało, to zaczynamy już mówić o czymś zupełnie innym. I Viktor Frankl miał to słynne zdanie, że nasza wolność, czy nasza moc, czy nasze możliwości, cokolwiek, duma, cokolwiek byśmy tu, jakiej wartości głównej byśmy tu nie włożyli, jest pomiędzy bodźcem i reakcją. I teraz w trybie domyślnym ludzie mają zakodowane automatyczne reakcje na dany bodziec. Czyli w momencie, w którym ktoś coś mówi, to na przykład koniecznie trzeba strzelić focha, albo w momencie, w którym ktoś coś mówi, to koniecznie trzeba uwierzyć, albo rozstroić się w jakiś sposób nerwowo, a potem pójść i się uchlać na przykład, prawda? To jest tak, ten automat. Takie destrukcyjne zachowania. Natomiast to jest właśnie zależne od tej postawy, z której wychodzimy. I każdy w każdej chwili może podjąć decyzję, że zacznie tworzyć swoje reakcje, i zacznie kontrolować swoje zachowania i zacznie zmieniać swoje zachowania. I to nie jest coś, co ja mogę komuś zainstalować, czy to nie jest coś, w momencie, w którym ten ktoś podejmie decyzję, co będzie stałe. Musimy to robić bez przerwy i codziennie rano, kiedy się budzimy, musimy znowu wrzucić siebie w pozycję osoby, która albo szuka wymówek, albo robi wyniki. I to jest decyzja, którą musimy podejmować, to jest rzecz, o której musimy myśleć. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, a nie zwierzętami i my mamy możliwość dokonania wyboru, mamy możliwość stworzenia bufora pomiędzy bodźcem i reakcją. I ten automatyzm, który był dotychczas, który był niekorzystny, na przykład, że ktoś coś powiedział i to automatycznie musiało powodować w nas jakąś reakcję, gdzie ten bodziec jest właściwie zlany z reakcją, my możemy rozszerzyć tą przestrzeń, stworzyć tam lukę, na tym polega trening i potem, kiedy na początku będzie nam to jak z tymi Navy Sealsami, którzy pierwsze wykonują ruchy powoli i płynnie po to, żeby one mogły być szybkie, potem, kiedy już zaczniemy wyrabiać sobie nowy nawyk, to ta przestrzeń znowu się zacznie zamykać, tylko że reakcja będzie już w tym momencie wynikiem świadomego tworzenia, a nie automatycznego społecznego programowania. Czyli jeżeli jest środowisko, które jest niekorzystne i możemy je zmienić, no to je zmieńmy. Ale nie zawsze to jest możliwe i wtedy po prostu pamiętajmy o tym, że my mamy możliwość reagowania w sposób świadomy i nie jesteśmy zwierzętami i dlatego możemy tworzyć własne środowisko, własne reakcje i możemy kontrolować swoje zachowania i możemy kontrolować swoje wyniki. Co byś powiedział osobie, która na stwierdzenie, że najbliższy przyjaciel bądź partner, partnerka jest toksyczny i go w pewien sposób ściąga w dół i że należałoby tej osoby, mówiąc wprost, pozbyć się ze swojego życia. I ta osoba na takie coś mówi, że to jest takie bezwzględne, brutalne, bezduszne, egoistyczne i tak dalej. Znaczy, wiesz, to jest pytanie... Znaczy, ja pytam, już wytłumaczę, dlaczego pytam. Mhm. Może to nie jest poprawne politycznie, ale ja osobiście w to wierzę, takie podejście. Sam to stosuję i sam dużo wymagam od siebie po to, żeby otoczenie, w którym na co dzień przebywam, gdzie to są najczęściej ludzie w wielu dziedzinach lepsi ode mnie, za co ich bardzo podziwiam, szanuję i czerpię od nich,
samemu wymagam od siebie dużo dlatego, żeby oni też widzieli pewną korzyść z przebywania ze mną, że zamiast być destrukcyjny, to jestem być może w jakichś dziedzinach dla nich jakąś inspiracją, która powoduje, że jakiś segment ich życia staje się lepszy. Więc ja w to osobiście bardzo wierzę, ponieważ przerabiałem bycie w środowisku ludzi, którzy niczego od siebie nie wymagali i przebywam w środowisku osób takich, te obecnie, które wymagają od siebie bardzo dużo i pomimo, że może się wydawać, że jest to powiedzmy funkcjonowanie ciągle z pistoletem w ustach, mi to jak najbardziej odpowiada. To akurat jest coś, co mi bardzo sprzyja. Natomiast spotkałem się wielokrotnie z tym, że ktoś z jednej strony chciałby dokonać dużych zmian, ale z drugiej strony ma tak kiepskiego partnera albo partnerkę, czy jakiegoś powiedzmy tam najbliższego przyjaciela, z którym zadaje się od 10-15 lat, że przez myśl im nie przechodzi, że mogliby z tej osoby w jakiś sposób zrezygnować i nie potrafią uświadomić sobie, że prawdopodobnie w dużym stopniu ta osoba ich ściąga w dół. Znaczy ja się z tą zgadzam całkowicie. Cały według mnie sens relacji, czy partnerskich, czy przyjaźni, polega na tym, że ten ktoś wnosi coś do twojego życia i że razem jest lepiej niż oddzielnie, prawda? Więc teraz, jeżeli mówimy, wracamy do tych dwóch elementów, czyli do tego, że życie polega na tworzeniu wyników, no to pytanie, co chcesz stworzyć? Jakim chcesz się stać i nad jakim projektem zaczynasz pracować? Jeżeli potem mówimy o tym drugim elemencie, który polega na rezygnowaniu po to, żeby mieć, no to sprawa staje się jasna. Jeżeli ta druga osoba jest obciążeniem, jeżeli tak naprawdę to polega tylko na tym, że my z tym kimś jesteśmy, dlatego że się przyzwyczailiśmy do tego, żeby być, a nie z żadnego innego powodu, no to jasne, no to trzeba zrezygnować. No nie ma wątpliwości, że się daleko z kulą nogi nie zajedzie, a przynajmniej będzie się tam podążało w sposób, który będzie bardziej męczący i bardziej wolny. A powiedz mi, bo ja zauważyłem, że od pewnego czasu zacząłem dostrzegać pewne subtelne sygnały, gdzie jestem w stanie bardzo szybko stwierdzić, czy dana osoba doładowuje moją mentalną baterię, czy też ją drenuje. A mianowicie, kiedy jestem po spotkaniu z, powiedzmy, z kimś, to czuję wewnętrznie takie, można powiedzieć, lekkie rozdygotanie, ekscytację, widzę wszystko w bardzo pozytywnych barwach, widzę możliwości, czuję, że nagle przestaję odczuwać jakiekolwiek fizyczne zmęczenie i tak dalej. Natomiast z drugiej strony zauważyłem, że z pewnymi osobami po spotkaniu z nimi czuję się taki, no dosłownie mentalnie wypruty, że zaczynam widzieć, że wewnętrznie kiedyś użyłeś takiego fajnego sformułowania, które pozwolę sobie zapożyczyć, że zaczynam szczekać do samego siebie, nie? Że szukam dziury w całym i czasami tutaj, powiedzmy, mam pretensje do samego siebie, czasami rykoszetem dostaję, powiedzmy, bliska mi osoba i potem, diagnozując takie sytuacje, zacząłem się cofać, co było ich początkiem. I początkiem najczęściej właśnie był kontakt z kimś, kto narzekał, kto marudził, kto tylko opowiadał o jakichś, powiedzmy, dziwnych, złych, toksycznych sytuacjach, nawet w formie żartu. Ale widzę, że nawet opowiadanie o patologiach w formie żartu dla mnie jest mentalnie tak obciążające, że ja w tej chwili wręcz bronię się świadomie przed tym, że jak ktoś siada i zaczyna narzekać i ja już po drugim zdaniu jestem w stanie stwierdzić, jaki będzie ton rozmowy, to proszę go, żeby przestał, bo nie chcę mieć resztę dnia zmarnowanej. I teraz moje pytanie, w jaki sposób ty identyfikujesz, czy masz do czynienia z osobą, powiedzmy, taką bardzo pozytywną i nastawioną na wyniki, czy z maruderem? Znaczy wiesz, to między innymi bardzo dobrze widać po języku i po tym, jak ten ktoś coś mówi i co mówi, no bo tak naprawdę to nas definiują nasze słowa i nasze czyny. To, co mówimy do siebie, to, co mówimy na głos i potem to, co robimy. I to, kogo najbardziej podziwiają ludzie, to są ci, którzy mówią, co zrobią, a potem to robią. Którzy mówią na głos. To na przykład między innymi był ten Conor, czy Muhammad Ali, czy Floyd, którzy na przykład mówili o tym, w której rundzie znokautują i potem często im się to udawało zrobić. Więc jakby to, co między innymi powiedziałeś teraz, a propos tego, jak ty reagujesz na ludzi, jest właśnie powrotem do tego, o czym mówiłem, że ty po prostu im bardziej się wzmacniasz, im jesteś bardziej skuteczny, tym bardziej stajesz się nietolerancyjny. Tak. Ty po prostu przestałeś tolerować tego typu rzeczy. To jest trochę straszne, bo ja widzę, że
że inaczej, straszne, niestraszne. Dla mnie to jest w pewien sposób zaczyna być komfortowe, ale widzę, że po sobie, że jeżeli ktoś wykona pewne zachowanie, które należy do, w mojej głowie do pewnej gamy złych zachowań, toksycznych, szkodliwych, to uruchamia się w mojej głowie domino, którego nie jestem w stanie po prostu zatrzymać. To jest... Nie potrafię jeszcze zdefiniować, czy to jest dobre, czy złe, bo oczywiście to absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że to jest super niepoprawne, bo za chwilę zgłoszą się obrońcy praw zwierząt, że no, ale trzeba dać komuś szansę i tak dalej. Kurczę, no ja zauważyłem, że ludzie, którzy odnoszą wyniki, oni są pozytywni praktycznie cały czas. A jeżeli nawet nie są, to mówią, co po prostu poszło nie tak, a nie, że są tacy ciężcy, że jak kurczę wchodzą do pokoju, to nagle atmosfera się robi taka gęsta i nieprzyjemna. Czy wiesz, my mamy dwa mózgi. Mamy ten, który jest w głowie i to jest ten, w którym na ogół większość z nas siedzi, i mamy ten, który jest we flakach, to co ja mówię, we flakach. I to są nasze instynkty czy nasze odczucia. Kiedy ja mówię na przykład, że nie powinieneś zwracać uwagę na to, co czujesz w momencie, że tylko masz robić, to ja nie mówię, że masz w ogóle absolutnie przestać zwracać uwagę na swoje odczucia, tylko że w momencie, w którym jest jakiś projekt, jest zadanie, które sam zdecydowałeś, że zrobisz po to, żeby być lepszą, silniejszą, potężniejszą osobą, czyli to jest coś, co jest twoim projektem zgodnym z twoimi wartościami, to wtedy nie ma znaczenia, czy ci się chce, czy ci się nie chce po prostu robić. Natomiast różnica według mnie między tak zwanymi ludźmi, którzy potrafią czytać innych, czy mają nosa do ludzi, a tymi, którzy nie mają, polega na tym, że ci, którzy nie mają nosa do ludzi, czy nie potrafią ich czytać, myślą i interpretują głową, natomiast ci, którzy mają tak zwany instynkt, posługują się odczuciem. I dlatego między innymi, że my potrafimy czytać komunikację, która jest niewerbalna, jest podświadoma, ale to komunikują się między sobą podświadomości. Więc w momencie, w którym mamy osobę, która jest spójna, czy osobę, która robi to, co powiedziała, że zrobi, czy osobę, która między innymi wie już, że jest bardziej skuteczna niż osoba przeciętna, tak jak chociażby jesteś ty po tym challenge'u jednym, drugim i po wielu innych elementach. W momencie, w którym ty już po prostu wiesz, że ty masz inne punkty odniesienia, że jeżeli coś powiesz, to będzie zrobione i to jest coś, co już jest w twojej podświadomości, bo to już jest tobą i ty rozmawiasz z kimś, kto jest niespójny, kto albo kłamie celowo, albo po prostu jest nieskuteczny w sensie takim, że nie dotrzymuje słowa, nie jest w stanie zrobić podstawowych rzeczy, to po prostu ty wyczuwasz to, że ten ktoś nie jest osobą, która jest dla ciebie odpowiednia. Więc jakby, ponieważ na przykład ty już jesteś pod względem mentalnym na dobrej drodze, w arystokracji, no to nie za bardzo chcesz się zadawać w tym momencie z plebsem. Bardzo często wśród moich znajomych, kiedy rozmawiamy o coachach i trenerach rozwoju osobistego, słyszę taki zarzut, że często nauczają o rzeczach, których sami nie stosują i po prostu zarabiają na tym, że mówią. I czy mógłbyś nam podać jakieś przykłady, gdzie wiedza, którą przekazujesz ludziom, gdzie sam ją zastosowałeś w swoim życiu i jakie to dało rezultaty? Okej. Okay. A czy właśnie jedną z podstawowych zasad, które sobie na samym początku postanowiłem, to było to, że ja nie będę nigdy wymagał czy mówił o rzeczach, których sam nie zrobiłem. Więc ja na przykład nie uczę ludzi, jak zarobić miliony, bo ich nie zarobiłem, czyli nie jestem między innymi w tym biznesie bogacenia się, tak. I to jest to. A czy dla mnie takim momentem, który był momentem skrajnie ważnym, było to, że poradziłem sobie ze sobą pod względem mojego wyglądu, czyli ja ważyłem 95 czy 96 kg i zacząłem... Przy jakim wzroście? 174 mniej więcej. Czyli no w jakim skrócie, byłem gruby. No, tak to się nazywa. Byłem gruby, nie byłem puszysty, byłem gruby. I jakby zszedłem w maksymalnym momencie do 64 kg, czy tak jakieś 30 kg. Zresztą, jeżeli będziesz chciał, to może jakby włożyć to zdjęcie. Oj, tak, gdzie, koniecznie. To będzie bardzo dobre. Gdzie będzie. I to był ten moment, który był dla mnie tym punktem zaczepienia, który dał mi samemu, moim zdaniem, moralne prawo do mówienia o tym, co
działa, co nie działa w tym kontekście. Co prawda się nie zajmuję odchudzaniem ludzi, jakby nie tym się zajmuję, natomiast pewne mechanizmy osiągania sukcesu rozumianego jako przejście z punktu A do punktu B, który jest tym naszym punktem docelowym, są według mnie uniwersalne. Więc to jest jedna z rzeczy, którą zrobiłem. Plus parę innych rzeczy, które między innymi polegają na tym, że przestałem być bardzo mocno imprezowy, a zacząłem być bardzo mocno sportowy i po prostu przestałem być pojebem, a zacząłem być osobą, która jest bardziej ogarnięta i coraz bardziej ogarnięta, w ten sposób powiem. Mm-hmm. A powiedz mi, jeżeli chodzi o tą nadwagę, pytam dlatego, bo ja widzę tę plagę po prostu związaną z nadwagą i z otyłością i strasznie mnie to ciekawi, co, no bo jednak ty, jeżeli chodzi o twoją redukcję wagi, no to zrobiłeś kosmiczny po prostu postęp. Ja powiedzmy w ostatnich 3 miesiącach zgubiłem, myślę, że między 5 a 10 kg. Natomiast wiem, że osobom, które mają tak dużą nadwagę, jest ciężko ruszyć z miejsca, bo to nie tylko już są, powiedzmy, chyba kwestie mentalne, ale też pewne takie uzależnienie fizjologiczne od pewnych konkretnych substancji typu cukier i tak dalej. Niemniej, co było jeden z takich, powiedzmy, pierwszych kroków, które ty zaczynałeś wykonywać w tym kierunku, żeby właśnie osiągnąć tą sylwetkę, którą masz teraz? Pierwsza rzecz najważniejsza to, że poczułem takie obrzydzenie do tego, co sobą reprezentuję pod względem wyglądu i pod względem mojej postawy mentalnej, czyli tego, co reprezentuję sobą i kiedy ludzie na mnie patrzą i to, co czuję w związku z tym, co robię. I byłem tak dużym rozczarowaniem dla siebie samego, że postanowiłem się zmienić, co jakby na chwilę przywraca nas do tego, z czego w pewnym przynajmniej momencie byłem najbardziej znany, czy mówienie o ciemnej stronie, czyli o tym, o czym się nie mówiło, czyli o tym, jak kwestia gniewu, czy wręcz wkurwienia, czy obrzydzenia, czy pewnego rodzaju kompleksów może być napędem do tego, żeby zacząć przemieszczać się w lepszym kierunku, czyli tego, że w to, co ja wierzę, że przynajmniej na początku my działamy na zasadzie kompensowania sobie czegoś. My wszyscy, czy z dzieciństwa, czy nie z dzieciństwa, wynieśliśmy jakieś rodzaje kompleksów, niepewności, bólu, cierpienia i tak dalej. I to wszystko można użyć po to, żeby zacząć przemieszczać się w tym kierunku, w którym chcemy. I u mnie takim zapalnikiem było połączenie gniewu na to, co po prostu sobą reprezentuję, z dosłownie poczuciem obrzydzenia, które spowodowało, że się ruszyłem. I to jest jeden element. Drugi element, który jest jakby do dzisiaj, to jest to, że dla mnie odchudzanie było grą mentalną. Ćwiczenia fizyczne były grą mentalną. Bieganie jest dla mnie mentalne. Podnoszenie ciężarów czy trening siłowy jest dla mnie mentalny. Odchudzanie, czyli jedzenie, niejedzenie jest mentalne. To było dla mnie wszystko mentalne. To było dla mnie wszystko wyzwanie. Był bardzo czarno-biały model. Czy pod koniec tego dnia zrobię to, co miałem zrobić, czy nie zrobię. Więc ja nie traktowałem tego jako rzecz fizyczną. Traktowałem to jako walkę gorszego mnie z lepszym mnie, gdzie pod koniec dnia lepszy ja miał wygrać nad gorszym ja. I tak naprawdę to w ten sposób wyglądało. Plus podzieliłem to po prostu na segmenty, czy nie zastanawiałem się nad tym, że ja mam do końca życia ćwiczyć, albo do końca życia uważać na to, co jem i zwracać uwagę i trzymać dietę i model i tak dalej, tylko po prostu zadanie, ta gra toczyła się przez ten dzień, a następnego dnia zaczynało się od początku. Czyli podzieliłem to na segmenty, tak, że po prostu robiłem, tak jak mówiliśmy, a propos tego, ja robiłem po prostu coś codziennie i tylko dzisiaj, prawda? Każde zadanie było tylko dzisiaj i następnego dnia wstawałem i tylko dzisiaj, bo gdybym faktycznie na początku sobie pomyślał, ile mnie czeka i gdybym zaczął sobie wyobrażać, jak ta droga będzie długa, to nigdy bym się prawdopodobnie na to nie zdecydował. Natomiast chodziło tylko o to, żeby wygrać dzisiaj, prawda? To jest to po prostu wygraj dzisiaj i codziennie wstaj i codziennie wygraj dzisiaj. I między innymi pomogła mi w tym koncepcja Pressfielda, która jest opisana po polsku w jego książce Do roboty. Trudna do dostania książka, ale wciąż jeszcze można i warto. Jest tania, cienka i świetna, czyli koncepcja oporu, czyli tego, że jest siła działająca trochę jak siła grawitacji, która wstaje razem z nami, za każdym razem, kiedy otwieramy oczy, nasz opór wewnętrzny, który jest formą autosabotażu, też te oczy otwiera. I jedynym zadaniem w ciągu dnia jest zrealizowanie swojego projektu, chociaż nasz opór będzie robił wszystko, żebyśmy go nie zrealizowali. I to jest jakby ten wspólny
mianownik, który ja u siebie zauważam we wszystkich tych aspektach, za które się biorę, to, że ja po prostu absolutnie wiem, że razem ze mną rano wstaje mój opór, który przybierze taką formę, jaką będzie akurat trzeba, żeby jak najbardziej utrudnić mi zadanie, i moim jedynym zadaniem jest pokonać ten opór i pod koniec dnia odhaczyć zwycięstwo, a potem wstać następnego dnia i walczyć od początku, albo grać od początku, w zależności kto jaką metaforę woli. Tak to wyglądało. Więc wracając do osób, które chcą na przykład zabrać się za ciało, co jest według mnie fantastycznym sposobem, zabrać się za ciało, zabrać się za coś, co widać, no to po prostu, kurwa, podejmij decyzję. Podejmij decyzję, pamiętając o postawie, o tym, że to jest twoja decyzja, że możesz stworzyć swój wynik. Przestań wierzyć w te wszystkie pierdoły, które sobie wmawiasz a propos tego, co jest możliwe, co jest niemożliwe, i po prostu sprawdź. I zrób to, co jest do zrobienia tylko dzisiaj. A potem połóż się spać z dumą, a potem wstań następnego dnia i też zrób tylko dzisiaj. A potem nagle się okaże, że na zasadzie małych kroków pozbiera się małe zwycięstwa i te małe zwycięstwa zaczną się składać w duże zwycięstwa i nagle wzrośnie poziom pewności siebie, i nagle wzrośnie samoocena, i nagle wzrośnie ogólnie zadowolenie z życia. Nagle się okazuje, że to środowisko zewnętrzne, które było niekorzystne, zaczyna się zmieniać, bo zmieniamy się my, nasze zachowania wpływają na to, jak jesteśmy odbierani, niektórzy ludzie odpadają sami, innych ludzi zaczynamy przyciągać, i nagle okazuje się, że nasze życie staje się lepsze, dlatego że my codziennie szliśmy w założonym kierunku i robiliśmy wiele, żeby siebie wzmocnić. I ja bardzo lubię zmiany przez ciało, bo one dają nam potem widoczne, wyraźne punkty odniesienia. Ja jeszcze trochę podrążę, bo powiedziałeś, że w pewnym momencie pojawiło się to uczucie gniewu wobec tego, jak wyglądałeś, ta frustracja, to wręcz obrzydzenie. Natomiast no, jest masa osób, które tak wyglądają i one codziennie spoglądają w lustro. I czy był u ciebie jakiś taki punkt przełomowy, taki powiedzmy bodziec decydujący, który uruchomił całą tą kaskadę zdarzeń? Bo pytam dlatego, ponieważ ciężko mi sobie wyobrazić chyba sytuację, w której ktoś rano wstaje i mówi: no dobra, wyglądam okropnie, coś z tym muszę zrobić. Czy był taki naprawdę kopniak, który cię w tym kierunku pchnął? Był taki kopniak, dlatego że między innymi ta moja nadwaga była spowodowana niezdrowym stylem życia, który wtedy prowadziłem, a mówiąc wprost, po prostu byłem za bardzo imprezowy i za dużo piłem. I po którejś tam kolejnej imprezie nie mogłem już więcej udawać, że nie ma tematu. Nie mogłem już więcej patrzeć w lustro, tak jak Goggins, którego opisywałem później, i spojrzeć uczciwie na siebie i udawać, że wszystko jest ok, albo że wszystko będzie ok, bo nie było ok. I dlatego wtedy między innymi wykorzystałem ten gniew, który czułem, do tego, co sobą reprezentuję. To jest ważne, żeby odkryć w tym momencie. To nie chodziło o obrzydzenie jako do siebie, jako do człowieka, tylko do mojej postawy. Dlatego że gdybym wrzucił siebie we wstyd, czyli gdybym zaczął orać swoje poczucie wartości jako osoby, jako kogoś więcej niż swoje zachowanie, no to wtedy wytrąciłbym sobie najważniejsze narzędzie z ręki, czyli wytrąciłbym sobie siebie samego, co też jest sporym problemem, kiedy ludzie zaczynają jechać po sobie i nie oddzielają jakby swojego zachowania od większej całości. Więc to obrzydzenie było do sytuacji, do tego, co sobą reprezentuję. I jak mówię, niezależnie od tego, jakie głupoty robiłem, to brałem na siebie odpowiedzialność za to. To był ten moment, którego zawsze się trzymałem. Zawsze gdzieś tam na jakimś tam poziomie, większym czy mniejszym, bardziej świadomie czy mniej świadomie, rozumiałem, że to ja odpowiadam za moje zachowania, to ja je robię. Okay? I to ja robię samego siebie codziennie i to ode mnie będzie zależało, jak będę siebie robił tego dnia. Więc wtedy to był ten element, kiedy postanowiłem, że już dość, to dość. Już tak bardzo rozczarowałem siebie samego, tak bardzo rozczarowałem ludzi mi bliskich, że wiedziałem, że tak naprawdę dokonałem wyboru, chociaż miałem wrażenie, że go nie mam, że jakby mogę iść tylko w jedną stronę, bo albo stracę osoby, które są mi bliskie,
i siebie do pewnego stopnia, albo zrobić coś, co mnie wzmacnia, więc wykorzystałem to gówno i zamieniłem je w złoto. Czyli to jest ta alchemia życia, o której czasami mówię. Czy po prostu wziąłem syf i przerobiłem na coś, co jest wartościowe. I między innymi ci ludzie, którzy śledzą Zenia Skiniowca, albo którzy słuchają, robią to między innymi dlatego, że jestem otwarty i szczery i w przeciwieństwie do większości guru dzisiejszych, ja nie jestem osobą, której wszystko wychodziło. Ja nie jestem osobą, która jest uzdolniona. Ja nie jestem osobą, która zabiera się za coś i wszystko wychodzi lekko, łatwo i przyjemnie. Ja na wszystko musiałem zapieprzać i wszystko musiałem wypracować. Być może nawet musiałem pracować na wiele rzeczy ciężej niż inni, bo nie mam nadzwyczajnych talentów, nie mam nadzwyczajnych umiejętności i jak ja mówię komuś, że skoro ja co mogłem zrobić, to on też może to tak naprawdę to jest. To nie jest seksowny tekst po to, żeby kogoś podbudować, tylko tak jest. Jeżeli ja mogłem zrzucić te 30 kg i wyglądać tak, jak wyglądam teraz, nie chodząc na siłownię, bo do dzisiaj nie chodzę, nie mając trenera, nie mając dietetyka, zrobiłem to wszystko sam, to każdy może. I tak naprawdę to jest jedna z rzeczy, które chcę przekazać. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest tak kurewsko proste. To jest tak proste, że ludzie mają jakiś rodzaj dysonansu i zaczynają komplikować i kombinować, a to jest aż tak bardzo proste, jak wykonywanie podstawowych ruchów, podstawowych czynności codziennie, 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 codziennie. To jest tyle. Dotknąłeś tematu ciemnej strony. Mm. Co to jest? Ja sobie ciemną stronę wyobrażam w taki symboliczny sposób, jako taką beczkę, w której zbiera się i gotuje się smoła, na którą składa się to wszystko, co my odebraliśmy jako różnego rodzaju nieszczęścia, czy kompleksy, czy poczucie niższości, ktoś coś nam kiedyś powiedział, ktoś coś nam zrobił. To wszystko, co nas boli, to wszystko, co nas uwiera. Nasze cierpienie związane z życiem i z byciem, to, że czujemy się mali, niedoskonali i tak dalej, i tak dalej. I to tam wszystko jest i to tam się wszystko gotuje. I to jest gotowa siła motywacyjna, bo ja wierzę w to, że szczególnie na początku drogi my ruszamy między innymi kierowani gniewem, czy kierowani jakimś kompleksem, który powoduje, że chcemy odbić w górę, bo ambicja to jest generalnie chęć stania się większym z kogoś mniejszego, czyli jestem mniejszy, chcę być większy, na tym polega ambicja. Ambicja polega na tym, żeby rosnąć, czyli się powiększać. I problem na przykład z polskim wkurwem polega na tym, że u nas wiele osób jest sfrustrowanych, czyli jest wkurzonych, ale jednocześnie to wkurzenie jest połączone z mechanizmem nabytej bezradności. Czyli w momencie, w którym połączymy gniew z poczuciem bezradności, z tym, że ja nie mogę czegoś zrobić, to mamy frustrację. W momencie, w którym połączymy gniew z poczuciem, że mogę coś zrobić, to mamy determinację. To jest determinacja. W momencie, w którym psycholodzy zajmujący się czytaniem mowy ciała i mimiki twarzy widzą zdjęcie kogoś, kto jest gniewny, to znaczy inaczej, psycholodzy, którzy zajmują się mową ciała, nie są w stanie odróżnić mimiki twarzy osoby zdeterminowanej od osoby, która czuje gniew, bo jest taka sama. Bo wspólnym elementem jest gniew. Natomiast potem jest jeszcze pytanie, czy ja uważam, że coś z tym mogę zrobić, czy ja uważam, że czegoś z tym nie mogę zrobić. I tu znowu wracamy do postawy. I do tego, czy ten ktoś wychodzi z postawy osoby, która ma zamiar tworzyć wyniki, czy wychodzi z postawy osoby, która wciąż kupuje swoje wymówki. I o ile wiemy, że jest coś takiego jak wyuczona bezradność, to skoro jest coś takiego jak wyuczona bezradność, to jest coś takiego jak wyuczona radność, że tak powiem, prawda? Czyli odwrotne. Skoro mogliśmy się nauczyć i być nauczeni tego, że rzekomo nie możemy sobie z czymś poradzić, to możemy nauczyć się tego, że jesteśmy w stanie sobie z czymś poradzić, a możemy się nauczyć tego właśnie przez to, że dotrzymujemy danego sobie słowa i realizujemy projekty, które na początku są malutkie, a potem stają się coraz większe. I nie ma żadnego znaczenia, czy ten ktoś zacznie od stanu ciała, stanu ducha, czy stanu konta, tak jak ja sobie to tam umownie dzielę na trzy elementy, ale w momencie, w którym postanowi, że coś zrobi,
to musi to zrobić po to, żeby mieć punkt odniesienia do tego, to małe zwycięstwo, które jest najlepszym lekiem. I potem te małe zwycięstwa, jak lawina, zaczynają coraz bardziej narastać i dają nam siłę do tego, żeby rosnąć. Idąc dalej, które z Twoich przekonań wydaje się ludziom szalone? Dwa. Pierwsze to jest to, że masz to, co tolerujesz. A drugie to jest to, że to, skąd wychodzisz, jest ważniejsze od tego, dokąd zmierzasz. Zacznę od tego drugiego. Mhm. To, skąd wychodzisz, jest ważniejsze niż to, dokąd zmierzasz. My dzisiaj koncentrujemy się, jesteśmy uczeni między innymi tego, żeby koncentrować się na celach. I to jest super. Natomiast ja cały czas z uporem maniaka wracam do tego, czym jest postawa. Dlatego, że to, z jakiej ja postawy wychodzę, to czy ja podjąłem decyzję, że ja jestem w stanie tworzyć, czy wychodzę z pozycji jedynie reagowania, tego, czy ja jestem tą, nazwijmy tak jak w tym najbardziej chyba popularnym wpisie i podcaście na Zenianskiniowce bycia Conor McGregor, gdzie mówię o tym kontraście między właścicielem i ofiarą. Czy idąc terminologią prezydenta Trumpa między killerem a frajerem, prawda? Bo to jest ta mapa, którą mój ojciec zaszczepił, że albo są killerzy i są frajerzy, czy właściciel, czy ofiar. Czy albo osoba, która tworzy, albo osoba, która reaguje. To jest absolutnie kluczowe. I to, z jakiej postawy wychodzi się, będzie determinowało to, jakie sobie będziemy stawiali cele i to, czy je osiągniemy. Czyli to, skąd my wychodzimy, jest najważniejsze, a to, dokąd idziemy, jest drugorzędne, dlatego że jeżeli będziemy wychodzili z pozycji kogoś, kto karmi się swoimi wymówkami, je kupuje, to nie ma siły, żebyśmy dotarli tam, gdzie będziemy chcieli i im sobie te cele będziemy stawiali bardziej ambitne, tym bardziej sfrustrowani będziemy pod koniec dnia. Czyli to, skąd się wychodzi, jest dużo ważniejsze niż to, dokąd się idzie. I dwa, które się wiąże bezpośrednio z jeden, to jest to, że masz to, co tolerujesz. Czyli my, tak jak między innymi mówiłeś, mamy możliwość powiedzenia w każdej chwili 4 liter, które decydują o tym, jak wygląda nasze życie, które są podstawą motywacji do zmiany. Te 4 litery to jest D, O, Eść, C, Cie. Dość, dość. Mhm. To jest to. W momencie, w którym powiemy sobie dość temu, co my robimy, czy temu, co jest na zewnątrz, to zaczynamy to zmieniać. Mamy tylko to, co tolerujemy, dlatego że tolerancja oznacza dawanie przyzwolenia na coś. Jak dajesz przyzwolenie, to to istnieje, a jak nie dajesz przyzwolenia, to to nie istnieje. I to jest tylko tyle. Natomiast ludzie niekoniecznie lubią to słyszeć, no bo to znowu powoduje, że jest ta straszna rzecz zwana odpowiedzialnością za swoje własne życie. Że to od nich zależy tak naprawdę cała otaczająca ich rzeczywistość. I to jest przerażające dla kogoś, kto jest w postawie ofiary i ekscytujące dla kogoś, kto jest w postawie właściciela. Czyli kogoś, kto chce i może tworzyć. Jakie Twoim zdaniem najgorsze rady przekazują coachowie, trenerzy rozwoju osobistego, terapeuci i tak dalej? Jeden element to jest to, że jakby w pewien sposób z definicji ci ludzie sprawiają, że ludzie koncentrują się na tym, czego nie mają, na braku, na tym, jakimi nie są i na tym, czego nie czują. I zamiast zabrać się za robienie i potem w wyniku tego feedbacku z rzeczywistości, dopasowywania siebie na bieżąco, tworzą jakiś ideał, który ich zdaniem albo zdaniem tego kogoś powinni sobą reprezentować pod względem na przykład poczucia własnej wartości, czy pewności siebie, czy umiejętności. Tworzą jakiś ideał i problem z tym ideałem między innymi polega na tym, że on jest trochę jak bieżnia, jakby im się bardziej na niej, znaczy to po prostu ciągle ucieka jak horyzont. I ja na przykład, jak byłem ostatnio w znanym lekarzu, to zrobiłem taką rzecz na początku, takie proste ćwiczenie, gdzie spytałem wszystkich ludzi, którzy tam byli, żeby powiedzieli mi, jaki chcesz być bardziej, jaka chcesz być mniej. I wypisaliśmy na tablicy na przykład, chcę być bardziej pewna siebie, a chcę być mniej nerwowy na przykład.
i każda z osób mówiła mi, chcę być bardziej, chcę być mniej. I wypisałem to wszystko na tablicy. I najlepszy dowcip polegał na tym, że oczywiście to, na czym się koncentrujesz, narasta. Więc w momencie, w którym ktoś powiedział, że chce być bardziej pewny siebie, a ktoś inny powiedział, że chce być bardziej zdeterminowany, w momencie, w którym ci ludzie zaczęli patrzeć na to, co mówią inni, to zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie brakuje im również i tego, nie? I to, czego byli na samym początku pewni, pod koniec nie byli pewni już absolutnie niczego, bo inni ludzie zaczynali wymieniać, chcę być bardziej taka, chcę być mniej taka. I ktoś, kto na przykład mówi, że chce być bardziej pewny siebie, nagle myślał, kurczę, może jednak faktycznie determinacji bardziej mi brakuje. Nagle zaczęli podważyć, bo ta mapa zaczęła się rozszerzać. Nagle zobaczyli, ile jeszcze inne osoby uważają, że potrzebują, znaczy ile mają wymówek na to, że nie są tam, gdzie są. I nagle się okazało, że kurczę, to może jednak jest ze mną gorzej niż na początku myślałem, prawda? Bo ja na początku myślałem, że mam tylko ten problem, ale to nagle jest lista 100 problemów i ja może mam 28 z nich. I na tym polega między innymi problem z tym biznesem. A czy, żeby było jasne, ja nie mówię, że ten biznes jest zły. Jeżeli wychodzimy z postawy osoby, która coś tworzy, czy tego właściciela, czy tego killera, jakiejkolwiek metafory byśmy tutaj nie użyli, to na dobrą sprawę, jeżeli weźmiesz dowolną książkę od rozwoju osobistego, to ona będzie działała. A będzie działała, bo nawet te najgłupsze rady, nawet to jestem zwycięzcą przed lustrem, jest zupełnie czymś innym, kiedy ty mówisz do siebie i postanawiasz być tym zwycięzcą i postanawiasz robić jakieś rzeczy z tym, niż w momencie, w którym po prostu liczysz, że powtarzanie czegoś da ci automatyczne wyniki. Więc to jest ten element, który według mnie jest problematyczny. To, że ludzie wkładają pracę i uwagę nie w to, co daje najszybszy i największy zwrot z inwestycji. Czyli nie w działanie, tylko w rozwój, który zaczyna być projektem sam w sobie. Czyli to się nazywa, tak jak chyba to nie wiem, czy to trafnie ujmę, ale nazwałeś to mentalną masturbacją? Tak, dokładnie tak. To jest mentalna masturbacja, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobrze zapamiętałem. Co robisz innego niż większość ludzi? Jakie są twoje rytuały bądź najlepsze nawyki? Przede wszystkim karczuję swoje słabości. Znaczy, jednym z podstawowych zadań polega na tym, żeby usuwać to, co mi nie służy, a wzmacniać to, co mi służy, czyli usuwać zachowania czy różnego rodzaju nawyki, które mnie zatrzymują lub mnie wręcz cofają i robić coraz więcej i coraz lepiej tego, co działa. To jest jedno. Drugie, jednym z najważniejszych elementów jest po prostu najzwyczajniej na świecie świadomość tego, że codziennie będę na wiele różnych sposobów chciał oszukiwać samego siebie, czytaj, wmawiać sobie różnego rodzaju wymówki, dlaczego coś nie powinno być zrobione i że to jest po prostu gówno prawda. I cała gra toczy się o to, żeby przechytrzyć samego siebie i pod koniec dnia czuć dumę, zadowolenie. To jest jedno. Kolejny element, który ma mi w tym między innymi pomóc, to jest to, że świadomie wyrabiam sobie nawyki między innymi w oparciu o zasadę małych zwycięstw. Czyli wiem, żeby nie porywać się na wielkie rzeczy. Na przykład ja dzisiaj ćwiczę 7 dni w tygodniu. Powiedziałem sobie, że będę ćwiczył 6 dni w tygodniu, natomiast doszedłem już do momentu, w którym dzień niećwiczenia związany jest u mnie z wyrzutami sumienia i mam problem, żeby nie ćwiczyć 7 dni w tygodniu. Muszę się powstrzymywać, żeby ćwiczyć. Powstrzymywać, żeby nie ćwiczyć. Tak. Więc to jest to. Bo między innymi wiem, że nie chcę polegać na tak zwanej sile woli. Nie chcę polegać na tak zwanej motywacji. Dlaczego? No bo to są po prostu elementy. Po pierwsze, motywacja jest emocjonalna, to jest stan emocjonalny, więc ten element nie jest stały. Poza tym emocje nie są w pełni od nas zależne, więc ja po prostu nie chcę na tym polegać. A siła woli, owszem, jestem gotowy do wkładania wysiłku świadomego w coś, natomiast jeżeli potem mogę to wrzucić na automat, to nie ma żadnego powodu po to, żebym ciągle się z czymś szarpał, więc wyrabiam w sobie nawyki po to, żebym potem nie musiał o tym myśleć i po to, żeby było mi łatwiej, żeby było mi trudniej robić, trudniej nie robić rzeczy, które są dla mnie dobre, niż odwrotnie. Czyli po prostu co się da, wrzucam na automat. Mówię, znowu jest bodziec, jest reakcja. Jakby całym moim zadaniem jest to, żeby wyrabiać sobie co jakiś czas nowy nawyk po to, żeby przeprogramowywać siebie i nie musieć polegać na elementach, które są niestabilne lub którym nie mogę po prostu zaufać.
ten sposób, więc to jest jeden z elementów. Kolejny element to jest między innymi to, co możemy nazwać z psychologii torowaniem umysłu, a tak naprawdę to polega na tym właśnie a propos tego, że ja wiem, jak ważne jest to, żebym codziennie rano i nie tylko rano, ale i w ciągu dnia przypominał samemu sobie o tym, że są dwie postawy i że jest kontrast i że albo robię wynik, albo robię wymówki i że to zależy ode mnie i że to jest moja decyzja i że to ja decyduję o tym, jak zareaguję. I mogę tą reakcję stworzyć w sposób, który będzie konstruktywny dla mnie czy dla tego projektu, który chcę zrealizować, a mogę też pójść na łatwiznę i pójść w tryb domyślny i zrobić coś, co mnie cofnie albo mi zaszkodzi. Jednym ze sposobów na to jest to, że mam wypisane zdania, które są dla mnie ważne, które przypominają mi o pewnych rzeczach. Mam po prostu stworzony taki plik, który mam wydrukowany i codziennie rano czytam to. Po to codziennie? Codziennie. Czytam to, żeby to sobie zakodowywać jak najgłębiej i czytam to codziennie. I czytam to nie tylko codziennie rano, jak mam chwilę, to wracam sobie do tego w ciągu dnia, po to, żeby wracać bez przerwy do tego, bo tak jak już wspomniałem, łapię się bez przerwy na tym, ile razy muszę coś usłyszeć czy przeczytać, żeby naprawdę to do mnie dotarło. Ile to jest, wiesz, jest coś w tej koncepcji bycia gotowym. Albo ktoś jest na coś gotowy, albo nie jest na coś gotowy. Jeżeli jesteśmy na coś gotowi, nagle się okazuje, że ktoś mówi nam coś i to ma sens i to zaczyna mieć na nas wpływ, prawda? Natomiast można wielokrotnie powiedzieć wiele rzeczy, które mają szansę odmienić czyjeś życie i ten ktoś po prostu nie jest gotowy, żeby usłyszeć te słowa, nie jest w stanie ich zrozumieć. One nie mogą wejść głęboko, nie mogą wejść do flagów i nie mogą stać się częścią, bo ten ktoś po prostu nie jest gotowy, żeby to usłyszeć, więc ja programuję samego siebie codziennie, przypominając sobie absolutnie podstawowe ruchy, które w tym momencie są dla mnie powrotem do postawy tego właściciela, czyli powrotem do postawy osoby, która ma władzę, polegające na tym, że to ja mogę zdecydować o tym, jak będą wyglądały moje zachowania, co będę robił i jakie będą moje wyniki. To są te najważniejsze elementy. Bardzo często piszesz o miliarderach. Dlaczego i którzy z nich są twoimi ulubionymi? Okej, piszę o miliarderach czy o milionerach albo o ludziach, którzy odnieśli wielki sukces z paru powodów. Między innymi dlatego, że ich podziwiam. Między innymi dlatego, że biznes jest dyscypliną w przeciwieństwie do sportu, dyscypliną, którą można uprawiać niezależnie od wieku, można wejść w późnym wieku i pozostać do samego końca. Poza tym ci ludzie reprezentują dla mnie, czy mówię o ludziach, którzy zarobili pieniądze w sposób uczciwy, bo owszem, zdarzają się jakieś czarne owce i tak dalej. Natomiast ci, którzy zarobili w sposób uczciwy, to są ludzie, którzy wnieśli wartość do życia innych ludzi, zaspokoili jakąś potrzebę, rozwiązują jakieś problemy, więc bo w ten sposób się zarabia pieniądze w biznesie. Więc jakby ci ludzie są dla mnie symbolem skuteczności. Oni są dla mnie symbolem skuteczności, dlatego ja ich analizuję, i między innymi dlatego skupiam się na ludziach, którzy osiągnęli coś w sporcie czy w biznesie, dlatego że oni osiągnęli rzeczy, które są wymierne. Bo medale, czy tytuły, czy pieniądze są wymierne. Ja mówiłem o tym, że to jest tworzenie wymiernych wyników. Więc wiesz, jak ktoś jest na liście najbogatszych, to ilość jego pieniędzy jest wymierna. W momencie, w którym zaczęlibyśmy rozmawiać, kto jest najbardziej szczęśliwym biznesmenem na świecie, to mielibyśmy problem, bo kto miałby to oceniać i w jaki sposób mielibyśmy to ocenić. Więc w pieniądzach podoba mi się to, że pieniądze są wymierne. Po prostu jest jasne, albo je masz, albo ich nie masz, albo masz ich więcej, albo masz ich mniej, tak samo jak wyniki, prawda? I to jest to, od czego ludzie tak bardzo uciekają, dlatego między innymi ludzie nie chcą też robić czegoś ze swoim ciałem, bo wiesz, albo masz kilogramów więcej, albo tyle samo, albo mniej. To jest cholernie wymierne, to nie jest kwestia, czuję się ze sobą lepiej. Tak, dzisiaj czuję więcej dumy. No dobra, ale czy schudłeś, skoro miałeś schudnąć? Nie schudłem, ale czuję więcej dumy. Prawda? To nie na to polega. Mało przekonywujące. Dlatego ta wymierność jest czarno-biała. To jest czarno-białe. A tych, których podziwiam, wiesz, przede wszystkim tych, o których się mówi, że są więksi niż życie. Oni są przeróżni, natomiast to jest Larry Ellison z Oracle,
który jest takim bardzo barwną postacią. Ja co prawda nie poświęciłem mu oddzielnego posta, ale to się zapewne wcześniej czy później stanie, bo już mam na niego dossier, prawda? Już zbieram od jakiegoś czasu. Bernie Eccleston z Formuły 1 jest z kolei inna zupełnie postać. On też jest dla mnie taką osobą, która miała duży wpływ na mnie, między innymi dlatego, że przez 20 lat oglądałem namiętnie Formułę 1 i idę o zakład, że w pewnym momencie w latach 90., bo zacząłem mniej więcej koło 95, a skończyłem koło 2015 oglądać, że w pewnym momencie byłem w Polsce chyba osobą, która była jednym z najlepszych specjalistów od Formuły 1 jeszcze przed Kubicą. Fascynowałem się tym, zeszyty, wycinki i tak dalej, i tak dalej. To było to więc Bernie Eccleston, który tam po prostu trzymał za jaja wszystkich w Formule 1 chyba do zeszłego roku, czy do 2016, kiedy to sprzedał za parę miliardów po raz kolejny. On sprzedał ten biznes parę razy, chociaż nigdy nie był jego właścicielem, inny temat. To właśnie pokazuje jego geniusz. Berlusconi jest postacią, która jest dla mnie absolutnie fascynująca, czyli wielokrotny premier, miliarder, kolejny gość, który jest jakby większy niż życie. To jakby ja oczywiście rozumiem fakty związane z kontrowersjami, posądzenia, korupcji i tak dalej, natomiast jakby kiedy patrzę na Berlusconiego, to widzę gościa, który naprawdę jest totalnie zakochany w sobie i to ze wzajemnością, nie? Jakby to między innymi to jest co fascynujące. Po prostu jakby inne osoby, które miał wpływ. Nie ma wątpliwości, że wpływ miał na mnie Conor McGregor. Dlatego tak cierpię z powodu tej głupoty, którą zrobił parę dni temu przy okazji. Mianowicie? Bo... No wiesz, on teraz prawdopodobnie będzie został zatrzymany, nie wiadomo czy nie będzie aresztowany, czy pójdzie do więzienia, bo dopuścił się czynów karalnych, a mianowicie rzucał jakimiś podnośnikami w szyby autokarów i zranił parę osób. No straszne rzeczy, Jest tak jak był przykładem inspiracji, tak teraz może być przykładem ostrzeżenia tego, co może się stać z osobą, która przestaje kontrolować swoje zachowanie i jak można dzięki swojej zuchwałości szybko wznieść się w górę i jak przez tą samą zuchwałość można też szybko spaść, bo nie kontroluje się. Więc Conor miał spory wpływ, Floyd Mayweather miał spory wpływ na mnie, Michael Jordan na pewno miał, chociaż nie jestem fanem koszykówki, Kobe Bryant. Jest jakby wiele osób, które zostawiły jakiś taki fragmencik, który był mi potrzebny na jakimś tam etapie rozwoju. Teraz między innymi nie jakoś bardzo i nie jakoś kompulsyjnie, ale obserwuję Roberta Grynia, prawda, który jest uważam najmniej polskim ze wszystkich polskich przedsiębiorców. I teraz też powoli zaczynam sobie obserwować, bo pojawi się post między innymi o nim, więc jakby to też jest osoba, która zaczyna mnie ciekawić, jest ciekawą postacią. Więc jakby nie interesują mnie wyłącznie ludzie, którzy mają pieniądze, tylko ludzie, którzy są dla mnie jeszcze fascynujący jako postać. Na przykład Warren Buffett nie jest dla mnie szczególnie fascynujący jako postać. Czy on nie jest dla mnie fascynującą postacią. Są ludzie, dla których on jest fascynujący, dla mnie on nie jest szczególnie fascynujący. Dużo bardziej fascynujący jest dla mnie między innymi ten jego przyjaciel, czyli Charlie Munger, między innymi ten, który się specjalizuje w błędach poznawczych, o których mówi Jerzy się uczysz. On jest jakby mistrzem wprowadzania błędów poznawczych do inwestowania i do biznesu. Całą jakby zresztą Buffett też opiera swój model analizy między innymi o to, że ludzie popełniają błędy poznawcze. Oni po prostu mają tą checklistę i sprawdzają poszczególne elementy pod względem błędów poznawczych, żeby ich samemu nie popełnić i żeby wykorzystywać je przy inwestowaniu. Także to są ci ludzie. Przed wywiadem dodałem pytanie na grupie, w której zresztą też jesteś, grupa Przygody Przedsiębiorców na Facebooku. Jakie ludzie chcieliby zadać tobie pytanie? Jednym z pytań, które pojawiło się kilkukrotnie, było kwestia zarządzania czasu, dużą ilością projektów. Czy masz jakieś wskazówki dotyczące tego, jak powiedzmy ogarnąć dużą ilość zadań, którą się ma do wykonania? Czy wiesz, pierwsze sprawdziłbym, czy ta duża ilość zadań jest faktycznie absolutnie niezbędna i skoncentrowałbym się na zasadzie 80-20, a raczej 5-15-80 i skupiałbym się na tych zadaniach, które dają największą dźwignię. Czyli ja bym zarządzał priorytetami, a nie czasem. A przede wszystkim, znowu wracam z oporem maniaka, zarządzałbym swoją postawą i sprawdzał, czy przypadkiem nie wpadam w tryb reaktywny i czy nie zaczynam się kręcić w kółko i czy nie zaczynam robić rzeczy tylko po to, żeby być zajętym i czy to, co robię, przybliża mnie do
do wykonania zadania, dlatego że są tak naprawdę są tylko trzy możliwe warianty. Albo jesteśmy między punktem A i punktem B, gdzie chcemy z punktu A dojść do punktu B. Najkrótszą drogą jest linia prosta, prawda? To jest ten tak, optymalny model, gdzie wykonujemy rzeczy, które dają nam największy zwrot z inwestycji, robimy to bez żadnych oporów, po prostu to robimy. Następnym elementem jest właśnie ta spirala, prawda? Gdzie ktoś się na przykład cały czas kręci i zaczyna być w procesie dla samego procesu i po prostu robi rzeczy, analizuje w nieskończoność i tak dalej, nigdy nie dociera do punktu B, bo zaczyna się kręcić wokół swojej własnej osi. I kolejnym najczęstszym modelem to jest zygzak, gdzie po prostu ludzie raz robią to, co daje wysoki zwrot, raz robią to, co nie daje, jak im się nie chce, to nie robią, jak potem przypłynie łaskawie motywacja, to zaczynają robić, więc są ciągle w zygzaku. Więc przede wszystkim zacząłbym od zarządzania tym binarnym modelem postawy, czyli tego, kogo właśnie w sobie robię, czy jestem osobą reaktywną, czy ja robię faktycznie coś, co przybliży mnie do celu, czy robię coś, żeby ludzie widzieli, że jestem zajęty. Dzisiaj jest wielka moda na zajętość, dzisiaj wszyscy muszą być cholernie zajęci, nie? Więc jakby czy przypadkiem to bycie zajętym przy okazji oznacza bycie produktywnym. Czyli zawsze powrót do wykonywania podstawowych ruchów i jakby jeden z najlepszych modeli, które ja stosuję i które się jakby w momencie, w którym ludzie piszą do mnie a propos tego, co się sprawdza u nich najbardziej, to jest właśnie ten wpis, jak wyrobić nawyk wygrywania, gdzie opisuję ten, co nazywam modelem Andy'ego Frisella, czyli te 5 zadań dziennie, 5 zwycięstw dziennie, gdzie po prostu wypisujesz najważniejsze zadania, które są do wykonania i te zadania zajmują na ogół maksymalnie 3 do 5 godzin wszystkie i wtedy już faktycznie można się porozpraszać, można sobie porobić rzeczy po to, żeby je porobić albo nie robić niczego, natomiast koncentrować się na tym, żeby zajmować się tym, co daje dźwignię, bo ta faktycznie ta zasada 80-20 czy 5-15-80, jeżeli jeszcze skorzystamy z 80-20 w ramach tych 20%, daje największy zwrot z inwestycji. I właśnie nie wkręcać się w ten reaktywny tryb bycia zajętym tylko po to, żeby być zajętym, czy po to, żeby wydawać się być kimś ważniejszym tylko dlatego, że ciągle robi się jakieś rzeczy, bo ktoś od nas tego oczekuje, albo my myślimy, że po prostu na tym polega chociażby prowadzenie biznesu, że bez przerwy biega się jak kurczak z obciętą głową. Jakby to, więc nie zarządzałbym tak bardzo czasem, ile zarządzałbym swoją postawą i w ramach tego projektu, które chcę zrealizować, pamiętałbym, co jest celem tego projektu i rezygnował z wielu elementów po to, żeby robić więcej i lepiej te, które dają największą dźwignię. Naszła mnie taka myśl, słuchając teraz Ciebie, że mam pewną hipotezę, która może powodować, że ludzie mogą się bać współpracy z Tobą. Już mówię dlaczego. Powiedziałeś teraz o tych trzech różnych scenariuszach, że tam ludzie chcą, powiedzmy, udają, że są zajęci. Powiedziałeś o tym zygzaku. Powiedziałeś o tym zygzaku, to po prostu nagle poczułem się, jakbym stał na scenie, absolutnie nago, w świetle reflektorów i w mojej głowie on widzi. On widzi to, z czym sam się zmagam. Więc jeżeli u mnie się pojawił dyskomfort, a uważam, że biorąc pod uwagę średnią, jestem względnie bardziej poukładaną i zorganizowaną osobą, to nie wiem, co się dzieje u kogoś, kto nie jest w ogóle zorganizowany. Tam jest taka po prostu chyba wrzucona atomówka i się robi Hiroshima w jego, powiedzmy, w jego głowie. Niemniej absolutnie przychylam się do tego, że jeżeli ktoś dotyka jakiegoś tematu, który wewnętrznie nas w pewien sposób nagle porusza, to znaczy, że to jest bardzo istotna kwestia, którą należy uporządkować. Wiesz, możemy spojrzeć na to jak na problem, a możemy spojrzeć na to jak na okazję. Bo jeżeli, wiesz, to nie jest tak, że wiesz, ja widzę. Ja też jestem zmagam, wiesz, ja też jestem człowiekiem. To nie jest tak, że ja jestem ideałem i jestem już, jak, że tak powiem, zrobiony i już praca zakończona. Już jest zen. A ten opór pojawia się codziennie. To jakby, wiesz, to ja też codziennie z tym walczę. Ja też mam obawy, ja też się boję i tak dalej. To jest jakby normalne. Na tym polega ta gra i dlatego ta gra nigdy nie ma końca, bo codziennie otwieram oczy i wiem, że pan opór się pojawi, prawda? Jakby to jest absolutnie pewne. I w takiej czy w innej formie, ale pewne. Im częściej i im mocniej z nim wygrywam, tym bardziej on jest zbity i trudniej jest mu wstać, ale ja wiem, że wstanie, a najszybciej wstaje wtedy, kiedy już poczujemy satysfakcję, opuścimy gardę, bo wtedy uderzy nas najmocniej, bo jesteśmy odsłonięci, więc to tak wygląda. Dlatego to, wiesz, to nie jest tak, że ja jestem z innej planety, nie? Ja jestem tak samo albo bardziej niedoskonały niż przeciętna osoba i właśnie to pozwoliło mi być tu, gdzie jestem,
że wykorzystałem to jako okazję do tego, żeby siebie wzmocnić, czyli po prostu właśnie zamienić gówno w złoto, albo zamienić problemy w projekty, a te projekty zamienić w profity. Dla mnie i dla innych. I tak naprawdę na tym to polega, że wiesz, nie można pozwolić, ktoś kiedyś powiedział Obamie, panie prezydencie, nie możemy pozwolić, by tak wielki kryzys mógł się zmarnować. Nie? I to jest właśnie to. Im jest większy kryzys, tym jest większa okazja do działania. A ponieważ życie polega według mnie na tworzeniu, to między innymi polega na tym, że my nie musimy tak bardzo albo w ogóle pracować nad naprawianiem siebie, tylko możemy stworzyć siebie, możemy po prostu wymyśleć, zobaczyć wizję tego, gdzie chcemy być, a potem zajmować się przesuwaniem się w tym kierunku, zamiast ciągle naprawianiem siebie i różnego rodzaju terapiami czy innym rozpraszaniem się. Przy okazji nie mówię, że terapia jest zła, niektórzy ludzie potrzebują terapii, ale większość terapii nie potrzebuje, większość po prostu potrzebuje stworzyć projekt i zająć się robieniem po to, żeby przerobić między innymi swoją wewnętrzną agresję czy swój gniew na energię, która pozwoli im wygrywać, bo wygrywanie jest najlepszym lekarstwem. Bardzo szanuję to, że w bardzo prosty sposób nazywasz konkretne rzeczy. Nie tworzysz takiej całej zbędnej filozoficznej otoczki, tylko z precyzją snajpera trafiasz. I w związku z tym również mam pytanie, prośbę, czy mógłbyś z nami się podzielić jakąś taką drobną, uniwersalną radą, którą może zaadaptować do swojego życia praktycznie każdy i w bardzo krótkim czasie odnieść pewnego rodzaju korzyści. Okej. Przestań tak bardzo skupiać się na swoich odczuciach i przestań skupiać się na tym, czego jeszcze nie umiesz, czy czego ci brakuje, a zacznij monitorować swoje zachowania, bo zachowania tworzą wyniki. Pod koniec dnia, jeżeli ktoś chce żyć z intencją, to będzie chciał coś stworzyć. Więc pod koniec dnia albo to coś, na przykład te 5 zadań zostało zrobione, albo nie zostało zrobione. Czyli przestań się tak bardzo naprawiać, a zacznij w końcu siebie tworzyć przez zmianę zachowań i przez zmianę tego, co robisz i tego, jak osiągasz wyniki. Czyli monitorowanie, obserwowanie i uważność idzie na to, co ja wytwarzam, a nie na to, jak się czuję czy jak myślę. To jest taka najkrótsza rada. Natomiast dla osób, które już absolutnie niezbędnie muszą siebie naprawiać i uwielbiają rozwój osobisty i potrzebują techniki z rozwoju osobistego, to okej, to podam jedną. Zwracaj uwagę na swój dialog wewnętrzny. Zwracaj uwagę na to, co do siebie mówisz, jak do siebie mówisz. I nie trzeba być osobą pozytywną, wystarczy, że się będzie nie negatywną, czyli nie szczekaj na siebie, nie zaniżaj swojej wartości, nie zaniżaj swojego potencjału, nie jedź po sobie i zacznij zadawać sobie pytania, czyli zacznij używać dialogu wewnętrznego w formie pytań. Między innymi przypominam jedno z pytań Gina Simonsa, którego nie wymieniłem przy okazji ludzi, których podziwiam, który jakby specjalizuje się w zarabianiu pieniędzy. Gene Simons równa się zarabianie pieniędzy i Gene Simons bez przerwy zadaje sobie pytanie, jak mogę zarobić więcej pieniędzy, bo to jest najważniejsza rzecz w życiu Gina Simonsa i więc w momencie, w którym jego projektem jest zarabianie pieniędzy, to on w tym momencie używa swojego dialogu wewnętrznego do zadawania sobie pytań, a zadawanie pytań powoduje, że otwieramy pętlę i nasza podświadomość będzie nam udzielała odpowiedzi. Więc zamiast zastanawiać się, co jest ze mną nie tak, bo to są najczęstsze pytania, które ludzie sobie zadają, to zacznij się zastanawiać, jak mogę osiągnąć swój cel, określ ten cel i po prostu zacznij w formie pytań gadać do siebie, zadając sobie pytania po to, żeby twoja podświadomość mogła podrzucać ci elementy, które przybliżą cię do celu. Dla osób, które byłyby zainteresowane współpracą z Tobą, to w jaki sposób ona się odbywa, ile kosztuje, jakich efektów można się po tym spodziewać, jak wygląda cały ten proces? Okej, czyli
aktualna cena jest zawsze na stronie. Ja specjalnie teraz nie mówię o cenach, dlatego że ten wywiad będzie na wieki wieków, więc ja nie chcę, żeby ktoś przyzwyczaił się do sum, które będą rosły oczywiście, więc aktualne ceny są zawsze na stronie w zakładce współpraca. A jeżeli chodzi o współpracę, to są dwa etapy. Jedna to jest współpraca indywidualna i druga to jest współpraca moja z firmami, która polega na tym głównie, że szkole działy sprzedaży albo kadrę menedżerską. Więc jeżeli chodzi o współpracę indywidualną, to takim podstawowym modelem najczęściej wybieranym jest współpraca jednorazowa, która jest dwurazowa. A mianowicie polega na tym, że po prostu spotykam się z kimś osobiście przez telefon lub na Skype'ie czy na innym komunikatorze internetowym i pracujemy po to, żeby zwiększyć skuteczność tego kogoś, a potem drugi raz spotykamy się po 30 dniach, kiedy już jest informacja zwrotna z rzeczywistości. Ja mogę, ten ktoś może mi powiedzieć, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło i wtedy to coś dopracowujemy po to, żeby miał nie tylko informacje ode mnie i moje założenia, ale po to, żebyśmy też mieli informacje zwrotne z rzeczywistości, więc to jest jeden element. Drugi element to jest współpraca studniowa, gdzie pracujemy nad jakimś projektem. Ten ktoś może po prostu zgłosić się do mnie i przez 100 dni pracujemy w ten sposób, że ja wiem, co ten ktoś ma robić w poszczególnym tygodniu i jest dosłownie rozliczane z tego, co zrobił, z tego, co nie zrobił i pracujemy przez 100 dni. I współpraca dla firm, głównie dla działów sprzedaży, gdzie właśnie pomagam tym ludziom zmienić swoją mentalność po to, żeby między innymi lepiej, mniej się stresowali, lepiej reagowali na presję, po to, żeby rosła ich pewność siebie prawdziwa, taka, która wynika z tego, że wygrywają, a nie właśnie z powtarzania afirmacji, czyli po prostu przestawiam tych ludzi mentalnie po to, żeby oni byli bardziej skuteczni w tym, co robią, czyli w sprzedaży, ale też i w życiu prywatnym, bo jak będą skuteczni prywatnie, to będą skuteczni zawodowo. Jakie materiały, kończąc powoli wywiad, polecasz oprócz swojego bloga? Jakie książki, jakie filmy dokumentalne? Ja głównie korzystam z materiałów po angielsku i prawdopodobnie nauczenie się języka angielskiego było chyba najważniejszą rzeczą, znaczy rzeczą, która dała mi największy zwrot z inwestycji. Dlatego między innymi Zenia Skiniowca jest inny, bo ja praktycznie nie czytam niczego, co pojawiło się po polsku. Generalnie nie czytam. Czasami jest tak, że przeczytam coś po angielsku i to się potem pojawia po polsku, wtedy się może pokrywać. Natomiast ja wyszukuję materiały dosyć niszowe po angielsku, ale powiem po polsku. Jeżeli chodzi o książki, to tak, Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu. Fatalny tytuł, świetna książka, która mówi o właśnie o dwóch możliwych postawach. W trochę inny sposób niż mówię to ja, ale to jest ten sposób, więc Carol Dweck, Nowa psychologia sukcesu, to wydanie z 2017 roku, to nowsze, bo jest jeszcze starsze, więc to jest to. Steve Pressfield, Do roboty, mała książeczka, wspomniałem o niej, bardzo dobra, wyszło po polsku, prawdopodobnie jedyna z tych trzech, którą napisał. Jeżeli ktoś chce po angielsku, taką jego najbardziej kultową książkę, to jest The War of Art, nie The Art of War, tylko The War of Art Stevena Pressfielda i ja polecam biografię. Biografię, że tak powiem, tytanów, czyli ludzi, którzy akurat w tej dyscyplinie, czy w tej dziedzinie, którą ten ktoś się interesuje, się sprawdzili. Mój sposób na czytanie biografii polega na tym, że mnie nie tak bardzo właśnie interesują same wydarzenia czy sama chronologia. Ja głównie zwracam uwagę, jak się ten ktoś zachowywał, w jaki sposób myślał, czyli to, co ja mogę przełożyć na siebie. To jest to. Jeżeli chodzi o filmy dokumentalne, to tu siedzimy jakby w idealnym miejscu, żeby ten film wymienić, bo jeden z takich najważniejszych filmów dokumentalnych to jest Jiro śni o sushi. Taki film dokumentalny o panu Jiro, który prowadzi restaurację w tokijskim metrze, która jest najbardziej kultowym miejscem na świecie, jeżeli chodzi o robienie sushi. To jest film, który pokazał mi, czym jest dążenie do doskonałości. Jiro jest już jakby absolutnym mistrzem w robieniu sushi. Nie ma nikogo, kto mógłby się chociażby zbliżyć. Nawet jego synowie nie mają szans i Jiro jest cały czas niezadowolony. Ma już tam teraz chyba z 90 lat i wciąż jest niezadowolony i wciąż czeka, że zrobi to sushi idealne i wciąż się rozwija i wciąż narzeka, że to wciąż jeszcze nie to, nie to i to. Więc to jest fantastyczny, fantastyczny pomysł, żeby ten film obejrzeć, jeżeli chodzi o to, jak można się rozwijać. Armia Małp, taki dokument z 2017 roku, który był na Discovery, który pokazuje właśnie, jak bardzo to jest dokument o szympansach, świetny dokument, pokazuje, jak bardzo my jesteśmy do tych małp zbliżeni i jak między nimi współpraca, a nie tępa agresja powoduje sukces, jeżeli chodzi o
o władzę czy o wzrost własnego statusu. I ostatni dokument to jest Emmy, o Amy Winehouse, nagrodzony Oscarem, zdaje się, w 2015 roku. Jakoś niezbyt popularny w Polsce ten dokument, który pokazuje właśnie, jak ciemna strona może tworzyć, jak ciemna strona może niszczyć, bo ta ciemna strona Emmy powodowała, że ona była wielką artystką, ale jednocześnie ta ciemna strona, właśnie niekontrolowana, spowodowała, że trafiła do klubu 27, prawda? Więc dokładnie to, i tam jest pokazany dokładnie element, że w momencie, w którym ona nagrywała i tworzyła, to się uspokajała, bo przerabiała ten syf na sztukę, a w momencie, w którym tego nie robiła, to zaczynała wbijać siebie w ziemię i ostatecznie i to wyszło dosyć skutecznie. Więc to są te dokumenty i te książki. Rafał, bardzo dziękuję, że przyjechałeś do nas do Bydgoszczy razem z małżonką, że zgodziłeś się na uczestnictwo w wywiadzie i że byłeś z nami tak mocno szczery, bo chcę, żeby ten kanał słynął z tego, że tutaj są poważne treści, mocne treści, bezpośrednie odpowiedzi, zero owijania w bawełnę. Bardzo dziękuję za ten czas i do zobaczenia. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć na koniec. To już mówię to po prostu do kamery, do ludzi, którzy będą to oglądali, że jest prośba przy okazji między innymi współpracy. Jeżeli będziecie subskrybowali ten kanał, kanał Adriana, jeżeli będziecie zostawiali komentarze i będziecie sprawiali, że ludzie, którzy robią to, co robią, czyli pomagają za darmo, między innymi rozwijać się Wam, dlatego że to, co zrobił tu jest, to jest naprawdę imponujące, więc jeżeli, po pierwsze prośba, żebyście promowali, lajkowali, subskrybowali, a po drugie każdemu, kto udowodni mi, że pomógł Tobie, żebyś był wyżej w rankingach, każda osoba, która się do mnie zgłosi, dostanie specjalną zniżkę tylko za to, żeby nie promowała to, co Ty robisz i żeby to było możliwe, bo docencie fakt tego, że macie to dosłownie za darmo i naprawdę te informacje, które są na tym kanale, pozwolą Wam, jeżeli Wy sobie na to pozwolicie, to pozwolą Wam osiągnąć Wasze cele, pod warunkiem oczywiście, że ruszycie dupę i zrobicie coś z tym. Rafał, uwielbiam Cię. Dzięki. Dzięki bardzo.